Otwieram 62. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych na sesji obecnych jest 18 radnych. Witam serdecznie panie i panów radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Witam burmistrza miasta pana Piotra Petrykowskiego, witam pana sekretarza pana Roberta Pająka, witam skarbnika miasta pana Silawę, witam panią mecenas. Witam prezesów spółek, dyrektorów zakładów naszego samorządu. Witam kierowników wydziałów naszego urzędu, dyrektorów placówek oświatowych, media i wszystkich obecnych na sali. Porządek obrad panie i panowie radni otrzymali. Czy są uwagi do porządku obrad? Jeśli nie ma, przystępujemy do jego realizacji. I bardzo proszę państwa może o zalogowanie się do systemu. Przyciśnijmy przycisk za. Punkt 3 porządku obrad to jest przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji Rady Miasta. Zgodnie z paragrafem 14 ust. 5 punkt 2 Statutu Miasta protokoły były do wglądu w Biurze Rady oraz w dniu dzisiejszym wyłożone są przy liście obecności. Pytam państwa, czy są uwagi do tychże protokołów, do ich treści. Jeśli nie ma, stwierdzam, że wyżej wymienione protokoły Rada przyjęła bez odczytywania. Punkt 4 porządku obrad to jest informacja burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Oddaję głos panu burmistrzowi. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, drodzy mieszkańcy. Poświąteczne spotkanie, ale ostatnie w tym roku, związane również z sesją budżetową, czyli z przyjęciem budżetu. Liczę, że pójdzie nam sprawnie. Odczytuję informację z działalności burmistrza miasta Bartoszyce w okresie międzysesyjnym, to jest od 25 listopada do 29 grudnia. Wydział inwestycyjny. Pracownicy wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami. Przybudowa placu bohaterów Westerplatte i parku miejskiego w Bartoszycach. Budowa kolumbarium przy ulicy Leśnej, dostosowanie pomieszczeń byłego gimnazjum nr 2 do wymagań w zakresie przeciwpożarowych wraz z adaptacją na szkołę muzyczną. Pracownicy wydziału dokonali odbioru robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1, przedszkole nr 6, z czego się bardzo cieszę. Myślę, że również mieszkańcy działek, ale i dzieci, które w tym budynku przebywają. Dziękuję radnym za interwencję wieloletnie, że wreszcie to się udało. Modernizacją budynku mieszkalnego przy ulicy Kopernika 6. Pracownicy wydziału dokonali odbioru dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Majowej. Czyli wreszcie mamy projekt. To też się cieszę. Będzie można próbować składać o dofinansowanie również tej ulicy remontu. Wydział techniczno-komunalny. Przygotowano do podpisu umowę dotyczącą świadczenia usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy miejskiej Bartoszyce na lata 2023-2026 z firmą Delux, o czym państwo radni zostali poinformowani drogą mailową w dniu 9 grudnia 2022 roku. Podpisano umowę z firmą Energa Obrót S.A. z Gdańska na zakup energii elektrycznej na 2023 rok. Rozłożono oświadczenia składane przez odbiorców uprawnionych do zastosowania w rozliczeniach na zakup energii elektrycznej w grudniu 2022 oraz w 2023 roku ceny maksymalnej energii elektrycznej w kwocie 785 zł netto za megawattogodzinę. Wysłano zaproszenia do złożenia ofert w postępowaniu na sterylizację kotek wolnożyjących, kastracji kotów wolnożyjących oraz usypiania ślepego miotu na rok 2023. Obsługi konserwacji sieci oraz elementów oświetlenia na terenie miasta Bartoszyce. 30 listopada 2022 roku upłynął termin na złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów nie będących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, tak zwanych podmiotów wrażliwych, szkoły, przedszkola, kościoły i tym podobne. W związku z tym wpłynęły dwa wnioski o wypłatę dodatku. Jeden wniosek z powodów formalnych pozostawiono bez rozpatrzenia, drugi wniosek został pozytywnie zweryfikowany i wypłacono dodatek w wysokości prawie 50 tysięcy złotych. Wydział w dalszym ciągu przyjmuje wnioski o preferencyjny zakup węgla do gospodarstw domowych do 3 ton na gospodarstwo domowe. W asortymencie posiadamy orzech o kaloryczności
23330 kJ na kilogram, orzech i groszek o kaloryczności 24580 kJ na kilogram. Opiekunem gminy miejskiej Bartoszyce w sprawie dostawy paliwa stałego jest firma Węglokoks S.A. z siedzibą w Katowicach. Miejscem odbioru paliwa stałego węgla przez gminę miejską został wyznaczony Cargo Speed Terminal Braniewo spółka z o.o., natomiast u nas odbiór indywidualny z Podcowiku przy naszej kotłownio-ciepłowni. Przeprowadzono i zakończono 11 kontroli nasadzeń zamiennych trwające od 28 czerwca do 24 listopada bieżącego roku. Zastosowano środki nadzorcze w przypadku jednego podmiotu do odsadzenia jedno drzewo tak naprawdę. Zakupiono tablice informacyjne z nazwami ulic w związku z wymianą nieczytelnych na nowe, etap drugi. W związku ze zbliżającym się końcem roku przypominamy, iż należy zgłosić źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Dotyczą właścicieli lub zarządców budynków mieszkalnych oraz lokali niemieszkalnych. Stanowisko do spraw zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych. Ogłoszono drugi przetarg na dostawę sprzętu i programowania wraz z przeprowadzeniem szkoleń związanych z realizacją projektu w ramach grantu Cyfrowa Gmina. Trwa ocena złożonych ofert. To jest istotna informacja. Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ulicy Andersa w Bartoszycach. Wybrana została oferta wykonawcy Grupa PBS spółka ZOO z siedzibą w Deksytach na kwotę 2 141 867 zł 61 groszy i też tą umowę podpisałem wczoraj. No właśnie o tym mówimy, dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 70% z tej kwoty są to koszty kwalifikowane, więc takie dofinansowanie dostaliśmy, ja to tak mówię, rzutem na taśmę. Mieliśmy propozycję otrzymania 600 tysięcy, jednakże po rezygnacji kilku gmin z tej rezerwowej listy udało się uzyskać naprawdę przyzwoitą kwotę, jak Państwo widzicie, 70% z tych 2 milionów. Zakończono postępowanie na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy miejskiej Bartoszyce i jej jednostek w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. Podpisano umowę z firmą Energa Obrót w Gdańsku o wartości zgodnej z ustawą o stałych cenach energii. Zakończono postępowanie na usługę publicznego transportu zbiorowego, o którym mówiłem, z firmą Delux. Po negocjacjach bardzo ciężkich, niestety nie mówię, że strasznie skutecznych, ze względu na to, że ciężko być skutecznym w sytuacji, kiedy jest to jedna firma, która się zgłasza do przetargu. Kwota całości zadania na 3 lata 6 782 400 zł. Tyle nas kosztuje komunikacja. Proszę? Co 4? Na 4 lata, przepraszam, na 4 lata. Tyle kosztuje nas, zgadza się, komunikacja miejska. Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego. Przeprowadzono przetargi na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym położonej przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 7, na zbycie udziału w lokalach użytkowych położonych przy ulicy Nadłyną 15, na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Generała Bema przeznaczonej na funkcje parkingowe oraz garażowe. Nieruchomości nie zostały zbyte. Przekazano w drodze darowizny na rzecz powiatu bartoszyckiego nieruchomość zabudowaną położoną przy ulicy Bohaterów Warszawy 4 na cele związane z Domem Pomocy Społecznej, co Państwo przyjmowali również na poprzednich sesjach. Wydział Kultury i Sportu. Wsparto organizacji bartoszyckich Mikołajek 6 grudnia. Przedsięwzięcie rozpoczęto symbolicznym zapaleniem światełek na choince znajdującym się na Placu Konstytucji 3 Maja. Dalszy program odbył się w Bartoszyckim Domu Kultury, gdzie zaprezentowano program Wigilijne Opowieści. Wsparto galę wolontariatu w dniu 5 grudnia w Bartoszyckim Domu Kultury. Wydział opracował projekty graficzne dyplomów oraz zaproszeń na uroczyste przekazanie światełka pokoju. Opracowano kolejny numer biuletynu informacyjnego Bartoszyce Miasto Trzech Kultur wraz z materiałami edukacyjnymi programu Czyste Powietrze. Wspólnie z redakcją Nowin Północnych rozpoczęto przygotowania do plebiscytu na najpopularniejszych sportowców Bartoszyc za 2022 rok. Niedługo będzie można się dowiedzieć, w jaki sposób zgłaszać i w jaki sposób głosować na sportowców. Na bieżąco opracowana jest dokumentacja fotograficzna prowadzonych w mieście inwestycji. Wydział Spraw Społecznych, Współpracy i Rozwoju. Przygotowano i wydano 4 pozwolenia na organizację imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym, sportowo-rekreacyjnym oraz działań z zakresu profilaktyki zdrowia.
Zorganizowano dwie wizyty mamobusów i objęto badaniami profilaktycznymi ponad 100 mieszkanek naszego miasta. Zachęcamy naprawdę, jeżeli są mamobusy, do korzystania z tego. Profilaktyka i rozpoznanie szybkie raka piersi, drodzy Państwo, to zwracam się do kobiet, do mieszkanek Bartoszyc, no jest podstawą tak naprawdę, aby zapobiec tragediom. Rozliczono sprawozdania dotacyjne przekazane organizacjom pozarządowym z zakresu zdrowia i upowszechniania sportu. Na potrzeby badania ewaluacyjnego pod tytułem Ewaluacja projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO Warmii Mazur 2014-2020, etap drugi, przygotowano tabele sprawozdawcze. Wydział współorganizował Bartoszycką Galę Wolontariatu, podczas której uhonorowano 19 wolontariuszy działających na rzecz Bartoszyc, wszystkich, których zgłoszono, oraz 3 inicjatywy pozarządowe w kategorii Laur Aktywności. Działając wspólnie z Komendą Chówca ZHP Bartoszyce, 16 grudnia zorganizowano przekazanie betlejemskiego światełka pokoju oraz wręczono nagrody w konkursie na Lampion Betlejemski. Kierownik Wydziału 9 grudnia uczestniczył w posiedzeniu Zespołu do Spraw Ekonomii Społecznej Powiatu Bartoszyckiego, podczas którego mówiono o założenia ustawy o ekonomii społecznej oraz plany pracy zespołu na przyszły rok. Pełnomocnik do spraw profilaktyki uzależnień. Rozpoczęto pracę nad sprawozdaniami z wykorzystania przez organizacje pozarządowe dotacji na zadania publiczne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 roku. Nadzorowano realizację programu Archipelag Skarbów wśród uczniów klas 8 Szkoły Podstawowej nr 1 w Bartoszycach. Przeprowadzono warsztaty dla dzieci o uzależnieniach behawioralnych, o tym, jakie zagrożenia niesie za sobą korzystanie ze smartfona, gier komputerowych czy telewizji. Zorganizowano również koncert operetkowy dla mieszkańców Bartoszyc 9 grudnia bieżącego roku w Bartoszyckim Domu Kultury. Wystąpiono z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Bartoszycach o obowiązku leczenia odwykowego wobec 5 osób. Urząd Stanu Cywilnego w okresie od 18 listopada bieżącego roku do 21 grudnia USC zarejestrował 30 aktów urodzeń oraz niestety 37 aktów zgonów. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w okresie od 18 listopada do 21 grudnia bieżącego roku nadano 5 numerów PESEL. Straż Miejska. Straż Miejska ujawniła 93 wykroczenia, w tym 54 porządkowe i 39 drogowych. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 39 przypadków naruszenia prawa na terenie miasta. Zgrany materiał jak zwykle trafia do sądu przez policję i inne uprawnione służby. W wyniku kontroli prowadzonych przez strażników miejskich 3 właścicieli pojazdów zostało zobowiązanych do usunięcia swoich pojazdów z terenów gminy miejskiej, których stan techniczny wskazywał, że były to pojazdy od dawna nieużywane i stwarzały zagrożenie dla bawiących się tam dzieci. Myślę, że nie tylko. 3 razy firma utylizacyjna zabezpieczała padłe zwierzęta, to jest koty z pasów drogowych na terenie miasta. 38 właścicielom nakazano uporządkowanie chodników przebiegających wzdłuż ich posesji z zalegającego śniegu. 24 razy polecono usunięcie zalegającego śniegu na chodnikach firmie z Warszawy odpowiedzialnej za odśnieżanie chodników przy budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez spółkę Lokum w centrum miasta na ulicach Plac Konstytucji Kęczyńska, Bema, Paderewskiego, Kubalczyków oraz 11 listopada. 4 osobom nakazano usunięcie gruzu budowlanego z obudów śmietnikowych i pasów zieleni. Stwierdzono w 3 przypadkach brak umów na wywóz nieczystości. Na terenie miasta ujawniono 2 psy biegające luzem, odnaleziono właścicieli. W wyżej wymienionym okresie strażnicy pełnili łącznie 31 służb. Strażnicy zbierali informacje i badali sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie miasta. Celem było zachęcenie ich do skorzystania z kąpieli, wymiany odzieży oraz zamieszkania w schronisku dla osób bezdomnych. Strażnikom udało się przekonać 4 osoby bezdomne do zamieszkania w schronisku dla osób bezdomnych. Szacuje się, że na terenie miasta poza schroniskiem przybywa obecnie 5 osób bezdomnych. Zakład Usług Komunalnych. Wykonano naprawę nawierzchni gruntowych ulicy Kęczyńskiej i Ogrodowej. Zmiana organizacji ruchu na ulicach Plac Konstytucji 3 Maja i Witosa. Dokonano zmiany lokalizacji znaków drogowych sztuk 2 na ulicy Jagiellończyka. Wymieniono zniszczone słupki do znaków drogowych na ulicy Kęczyńskiej. Przygotowano, umieszczono dekoracje świąteczne na Placu Konstytucji 3 Maja. Przestawiono kosze parkowe z ulicy Prusa do parku przy ulicy Wybrzeża, czyli ze strony na stronę. Wymieniono 40 sztuk nieczytelnych tablic z nazwami ulic. Tak przy okazji ławki dotarły, więc
bo zamawialiśmy jeszcze zgodnie z zasadą tej małej architektury, więc troszeczkę ławek będziemy mieli na wiosnę do przeniesienia i wymiany. I odzyskujemy oczywiście ławki z remontowanego, przebudowanego placu bohaterów Westerplatte, więc te ławki też po liftingu trafią pewnie i poszerzą ilość siedzisk na terenie miasta, więc fajnie, wykorzystamy wszystkie ławki, będzie ich troszeczkę więcej. Dobrze, usunięto łącznie 11 drzew na terenie miasta, na Leśnej, Konopnickiej, bohaterów Monte Cassino, bohaterów Warszawy, Lipowa. Dokonano wycinki zakrzaczeń, przepraszam, oraz oczyszczania rowu na długości ponad 100 metrów przy ulicy Bema na działce 26/11. Pomagano przy organizacji wydarzenia przekazanie betlejemskiego światełka pokoju. Wywieziono kłody drzewne po wycince drzew na placu bohaterów Westerplatte. Ustawiono choinkę na placu bohaterów Westerplatte. Wykorzystano jedno z wyciętych świerków. Uczestniczono w akcji utrzymania zimowego terenów gminy miejskiej Bartoszyce w dniach 13 grudnia, 20 grudnia. Między innymi odśnieżano, posypywano i wywożono śnieg z terenów zleconych dla ZUK, jak również z innych terenów ulic i doraźnie zleconych przez burmistrza miasta Bartoszyce. Administrowanie cmentarzami komunalnymi oraz targowiskiem miejskim Mój Rynek. W okresie sprawozdawczym w ramach orzeczonych kar na terenie gminy miejskiej Bartoszyce przy pracach porządkowych i gospodarczych pracowało 3 skazanych, przepracowując łącznie 50 roboczogodzin. Zespół Administracji Oświaty złożono wniosek o zwiększenie subwencji oświatowej z tytułu wzrostu zadań szkolnych. To jest wzrost liczby uczniów według stanu na dzień 30 września w porównaniu z wrześniem 2021 roku. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, przyznano z rezerwy oświatowej kwotę 77 130 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownicy MOPS uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego, które odbywały się na terenie ośrodka. Specjaliści MOPS w dniu 3 grudnia wzięli udział w akcji Otwarte Drzwi, organizowanej w ramach ogólnoświatowej kampanii Biała Wstążka Stop Przemocy Wobec Kobiet. Asystenci rodziny kontynuowali realizację usług wspierających w 50 rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Z poradnictwa specjalistycznego pedagoga, psychologa i radcy prawnego MOPS skorzystało łącznie 15 osób, którym udzielono 18 konsultacji. Złożono projekt do Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Bliscy nie krzywdzą, bliscy kochają 2. Otrzymano dofinansowanie na kwotę 286 800 zł. Od stycznia do października bieżącego roku wypłacono dodatek osłonowy dla 3585 gospodarstw domowych w kwocie łącznej prawie 1 900 000 zł. Od 17 sierpnia do końca listopada bieżącego roku wypłacano łącznie 2 286 000 świadczeń dla 762 gospodarstw domowych, dodatki węglowe. Od 23 września bieżącego roku do końca listopada w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wypłacono kwotę 375 000 zł na rzecz 240 gospodarstw domowych. Rozpoczęto przyjmowanie wniosków w ramach realizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku. W związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej przyjęto 12 wniosków. W oparciu o bazę lokalową MOPS odbyły się 3 spotkania o charakterze stałym oraz dodatkowo spotkania opłatkowe zorganizowane m.in. przez Zarząd Rejonowy PKPS, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Klub Seniora. 30 listopada zakończono realizację prac społeczno-użytecznych dofinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy na przestrzeni 10 miesięcy. Wzięło w nich udział 8 osób długotrwale bezrobotnych, 4 kobiety i 4 mężczyzn. Środowiskowy Dom Samopomocy. W okresie międzysesyjnym w ramach bieżącej działalności merytorycznej praca terapeutyczna obejmowała realizację bieżących treningów i zajęć, m.in. rękodzielniczych, kulinarnych, usprawniających, komputerowych, edukacyjnych, wynikających z planu wspierająco-aktywizującego. Uczestnicy SDS mieli możliwość wzięcia udziału w 9 inicjatywach o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, między innymi możliwość wysłuchania twórczości satyryka Mariana Załuckiego, udział w 11. Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych FART, dekorowali przedświątecznie pierniczki oraz przygotowali ozdoby bożonarodzeniowe, wzięli udział w przeglądzie Jasek w Rągowie. Dwudniowy wyjazd do Warszawy umożliwił obejrzenie Manufaktury Czekolady, Centrum Nauki Kopernik, Pałacowy Ogród Świateł oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Zorganizowano również spotkanie opłatkowe oraz wspólne kolędowanie z mieszkańcami Bartoszyckiego Domu Pomocy Społecznej. Przygotowano i złożono 2 wnioski do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem PCPR-u w Bartoszycach na organizację 25. edycji projektu pod nazwą Bartoszyckie Spotkania Osób Niesamodzielnych. O, widzę, że nie dołączyli. A Państwo dostali?
Dobrze. Niesamodzielnych psaon. Ciekawy skrót. Wniosek na pozyskanie dodatkowych środków z rezerwy celowej budżetu państwa na utrzymanie standardów w istniejących środowiskowych domach samopomocy poprzez wymianę instalacji elektrycznej oraz remont sali rehabilitacyjnej w placówce. Zieleń miejska niedołączona. Państwo za chwilę otrzymają, ale odczytam. Widziałem, że coś tu, chochliczek się pojawił. Przycinanie krzewów i wygrabianie liści przy ulicach Kowali, Szewców, Kopernika, skwer pod pomnikiem Brunona, Lipowa 11 listopada, Warmińska, park przy Zaciszu, Traugutta, skwer za napisem Bartoszyce, Poniatowskiego, Krótka, Słowackiego, Wajdy, Przychodnia, Jezioro Mleczarskie. Wyrywanie kwiatów wraz z wywozem urobku, rondo 20 Bartowskiej Brygady Zmechanizowanej, rondo Brunona, rabaty przy ulicy Starzyńskiego. Od 12 grudnia ręczne odśnieżanie przystanków komunikacji miejskiej i przejść dla pieszych. Skweru pod pomnikiem Brunona, schodów przy ulicy Lipowej, cała ulica Asnyka. Mechaniczne odśnieżanie ulicy Sportowej, Staszica i Chopina, Lelewela wraz z ręcznym odśnieżaniem zasypanych przez koparkę wjazdów na posesję mieszkańców. Ręczne odśnieżanie przejść dla pieszych na placu Konstytucyjnego Maja, Bema, Mazurska, Plac Wolności, Rynkowa, Ofiar Oświęcimia, Kopernika, Szewców, Kowali. Ręczne odśnieżanie chodników przy ulicy Wajdy oraz skrzyżowania Witosa, Kiri Skłodowskiej, Warmińskiej, Deptak przy ulicy Kęczyńskiej, Kościuszki, Piłsudskiego, Wyszyńskiego. Udrażnianie studzienek deszczowych przy ulicach Bema, Mazurska, Plac Wolności, Rynkowia, Ofiar Oświęcimia, Kopernika, Szewców, Kowali, Placu Konstytucji 3 Maja, wywóz zalegającego śniegu z Placu Konstytucji 3 Maja wraz z oczyszczaniem chodników. Bardzo dobrze, że to trafiło w tym momencie, bo w kontynuacji tak naprawdę informacji międzysesyjnej chciałbym podziękować wszystkim spółkom i służbom, które włączyły się w pracę związaną z tym katastrofalnym opadem śniegu, jakby zastępując, mówię wprost, zastępując działania firmy, która się tym powinna zająć, a nie do końca była wydolna. Ale na tej podstawie też, drodzy Państwo, odczytam protokół, który został sporządzony wczoraj, uzgodnień na okoliczność wyjaśnień z akcji odśnieżania miasta w dniach 13-16 grudnia. I go odczytuję. W nawiązaniu do zaproszenia przesłanego do pana prezesa spółki Bartko, wynikającego z pisma znak odpowiedni z dnia 22 grudnia w sprawie wyjaśnienia kwestii związanych z efektami akcji zimowego utrzymania ulic i chodników na terenie miasta w dniach 13-16 grudnia 2022 rok, w dniu 28 grudnia odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli moja osoba, pan Mirosław Mówiński, prezes zarządu Bartko spółka z o.o., pan Jarosław Sielawa, skarbnik miasta Bartoszyc, pan Czesław Sekita, Wydział Techniczno-Komunalny Urzędu Miasta Bartoszyce, pan Ireneusz Tarasewicz, Wydział Techniczno-Komunalny Urzędu Miasta Bartoszyce. W dniu 22 grudnia do firmy Bartko zostało przesłane pismo, w którym stwierdza się, iż firma Bartko, realizując zlecenie zimowego utrzymania miasta w dniach 13-16 grudnia, wynikające z zawartej umowy z dnia 20 października 2021 roku, wykonała wynikających z nich zakres w stopniu niezadowalającym. Firma nie informowała gminy o fakcie, iż nie jest w stanie wykonać prac zgodnie ze standardami zawartymi w umowie. Firma nie skorzystała z sugestii pracowników Urzędu Miasta o konieczności włączenia do akcji odśnieżania cięższego sprzętu, który poradziłby sobie z taką ilością, dużą ilością śniegu. W związku z powyższym wynajęto dużej mocy ciągnik z pługiem z terenu powiatu do dokładnego odśnieżania ulic. Polecono odśnieżania części ulic na terenie miasta spółce ZOO, COWiK, ZUK, Orach oraz ZGO. Tu ponownie dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom, również tu firmy nie wymienię, ale również rolnikom, którzy od tak naprawdę przez dwa dni jeździli po naszych ulicach, nie znając ich, dlatego, drodzy Państwo, nie było wyjścia w pierwszym momencie. Ja siadłem na prawie 10 godzin, później przez następne zmiany jeszcze trzech pracowników urzędu pilotowaliśmy tak naprawdę ciężki sprzęt. Nic nie uszkodziliśmy, choć miejscami przejazdy były na styku. Musimy się zastanowić, w jaki sposób zabezpieczyć miejsca zawężone, gdzie tak naprawdę ciężko o czymkolwiek wjechać. No, parkowanie jest problematyczne, z drugiej strony też zabronić parkowania, no nie ma sensu. Jest tak naprawdę sugestia, aby pomyśleć w okresie zimowym, jeżeli byłby tego typu opad, przecież może się zdarzyć w każdym momencie, nie życzymy sobie takiego, jak był w te feralne dni, ale może się taki wydarzyć. Zastanawiamy się nad udrożnieniem, czy w pierwszej kolejności udrożnieniem jakiejś formy placu, czy
parkingu, na który nawet byłyby przy pomocy innego sprzętu, przy pomocy oczywiście po zawiadomieniu mieszkańców, zwożone samochody z ulic, aby można było te ulice dokładniej i tak naprawdę skuteczniej odśnieżyć, a później spokojnie te samochody mogły na te ulice oczywiście wrócić. Ponadto stwierdza się, iż ze względu na nienotowany od kilkudziesięciu lat katastrofalny opad śniegu firma nie miała swoich możliwości sprzętowych, aby poprawnie wykonać zlecenia. Wobec powyższego, z uwagi na niedotrzymanie standardów wynikających z umowy, prezes firmy oznajmił, iż za wydane zlecenie do wykonania robót w dniu 13-16 grudnia numer 28, 29, 30, 31, 32 z dnia 13 grudnia firma nie będzie żądała i dochodziła zapłaty wynikającej z umowy w liczonej kwocie w wysokości 16 345 zł i 7 groszy. Drodzy Państwo, mimo wszystko przy tych zleceniach wykonano sporo robót, czyli one były nieudolne, to wiemy o tym, natomiast sporo ich wykonano. Sprzęt został wykorzystany w taki sposób, w jaki był możliwie wykorzystywany. Ja oczywiście nie chwalę tego rodzaju pracy, ale były sytuacje, w których oczywiście chodniki były bardzo poprawnie udrażniane. Ja podjąłem decyzję wspólnie, czy ja mogę coś powiedzieć, Pani Marto? Dziękuję. Wspólnie z gronem, w którym się spotkaliśmy, łącznie z prezesem, że my za te zlecenie nie zapłacimy, na co prezes oczywiście się zgodził. Raczej chyba nie miał też wyjścia. Pozostałe kwestie, regulacje umowne zostaną umówione i uzgodnione w kolejnym terminie, czyli różne konsekwencje i tak dalej jeszcze mogą być wyciągnięte, natomiast na tym etapie informuję, do czego doszliśmy, co uzgodniliśmy. Pan prezes firmy Bartko zaproponował, aby sporządzić aneks do umowy o zimowym utrzymaniu miasta, który umożliwi spółce Bartko zlecanie firmom zewnętrznym prac związanych z ośnieżaniem w przypadku klęskowych opadów śniegu. Ulicę Dąbrowskiego, Trauguta, Mirosławskiego przepisać do dróg pierwszej kolejności zimowego utrzymania. Burmistrz miasta wyraził zgodę na takie rozwiązanie i uprzedził, iż na sesji w dniu dzisiejszym Rada Powiatu, czyli to było wczorajszym, Bartoszyckiego w trybie uchwały przekaże do miasta ulicę Gdańską, co będzie się wiązało z jej zimowym utrzymaniem od miesiąca stycznia 2023 roku. Na tym protokół zakończono i podpisano. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o Gdańską, ona od roku stała się drogą powiatową. Uchwała Rady Powiatu, na którą nie mamy wpływu, czyli nie możemy zaoponować, przekazała nam, uchwała Rady Powiatu, powiat przekazał nam ulicę Gdańską pod nasze skrzydła, czyli stała się ulicą gminną, staje się, przepraszam, bo musi być uprawomocnione, to jest kwestia 2-3 tygodni, czyli prawomocność oznacza to, że stała się to nasza ulica, doszła nam możliwość robienia coś na tej ulicy, to jest bardzo istotne, bez konsultacji z Zarządem Dróg Wojewódzkich, ale doszło nam też do koszenia rowy, oczyszczanie rowów, bo jednak to jest aż do nowego ronda z 512 i tam związanego z mostem, czyli mamy cały kawałek dość pięknej, szerokiej, jednakże nie do końca idealnej drogi, więc też tak naprawdę doszła nam następna droga do robienia, ale jest szansa ucywilizować tam ewentualnie jakiś przystanek, po drugiej stronie zrobienie jakichś chodniczków bez w tym momencie szarpania się z kimkolwiek z zewnątrz, mówię szarpania się albo negocjowania czegokolwiek z zewnątrz, więc myślę, że docelowo ta droga też zmieni swój charakter i oblicze i będzie dla nas bardziej przystępna i przyjazna. To jeżeli chodzi o ten protokół i akcję zima. Ja, drodzy Państwo, jeszcze chciałbym wyjaśnić i przeprosić za brak uczestnictwa ostatnio, swojego uczestnictwa we wszelakich różnych wydarzeniach związanych z wigiliami, uroczystościami, na które byłem jak zwykle zapraszany. Mówię to po prostu, jestem w żałobie ze względu na śmierć bardzo bliskiej mi osoby z rodziny. Nie chcę więcej tłumaczyć. Przepraszam, że po prostu nie mogłem uczestniczyć ze względu na żałoby. Jeżeli chodzi o wykaz zarządzeń burmistrza, Państwo otrzymali, jeżeli są jakieś pytania, służę. Dziękuję. Dziękuję. Pytania do, ale prosiłbym o pytania tylko stricte do informacji burmistrza. Pierwszy pan radny Nazarewicz, później pan radny Karol Kapuściński, później pani przewodnicząca. Szanowny panie burmistrzu, mam pytanie. Automatycznie budowa kolumbarium przy ulicy Leśnej. Tam się w ogóle praktycznie nic nie dzieje. Chciałbym się dowiedzieć, kiedy ta firma ma termin wykonania i o ile nie wykona w terminie, czy będą wyciągnięte konsekwencje.
wobec tej firmy. Tutaj przedstawił pan bardzo dobrze odnośnie odśnieżania i ta firma stanęła na wysokości zadania z tego, co pan poinformował, że są ugody i wszelkie koszty pokryją związane z tym złym odśnieżaniem. Także tutaj chciałbym po prostu się dowiedzieć, jaki termin był wykonania, dlaczego nie wykonane i czy będą wyciągnięte wobec tej firmy kolumbarium. Teraz mamy prosty przykład. Mamy przesunięcia w środkach niewygasających. Gdyby to było w terminie wykonane, tego byśmy nie musieli wprowadzać do środków niewygasających. Dziękuję. Proszę pan radny Kapuściński. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, mam pytanie odnośnie tutaj wydziału inwestycyjnego. Chodzi o przebudowę placu Bohaterów Westerplatte. Moim pytaniem brzmi, czy jakiekolwiek elementy, płyty chyba granitowe są, czy marmurowe, nie wiem, czy będą pozyskane i będą wykorzystywane później, czy one po prostu zostaną, że tak powiem, no z tych schodów chociażby, czy z tego terenu, tam, gdzie teraz koparki pracują. Kolejne moje pytanie jest odnośnie Wydziału Kultury i Sportu. Chodzi mi o plebiscyt na najpopularniejszego, najpopularniejszych sportowców Bartoszyc za rok 2022. W jakiej formie będziemy głosować, ponieważ inne gazety prowadzą plebiscyty w formie SMS-owej, płatnej. Jak będzie to tu wyglądało, bo widzę, że tu redakcja Nowin Północnych wchodzi w grę. Ogólnowojewódzka gazeta prowadzi od 10 listopada taki sam identyczny plebiscyt, tylko że w formie SMS-owej. I odnośnie tutaj o odśnieżaniu już tutaj burmistrz powiedział, więc już o to nie będę pytał. Też chciałem o to zapytać, jakie konsekwencje ta firma poniesie, ale już tutaj odpowiedź padła częściowo, nawet w całości. I odnośnie zarządzeń burmistrza w okresie międzysesyjnym, chodzi o zarządzenie numer tutaj 235 na 2022 z 1 grudnia. Powołania komisji odczytowej. Czego by to dotyczyły odczyty? Bo tutaj można było jedno zdanie dodać, już bym nie pytał. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Może pani jeszcze, pani Anna Pisarska, proszę. Moje pytanie dotyczy przebudowy placu Bohaterów Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach i dotyczy pytanie o drogę dojazdową do zaprojektowanego amfiteatru. Czy jest taka droga dojazdowa zaprojektowana? Czy jest ona przystosowana do ruchu po niej ciężarówek dowożącej sprzęt nagłośnieniowy? Czy będzie też ogrodzona na stałe, czy tylko będzie wydzielona w ramach potrzeb? Dziękuję. Pani radna Binienda, później pan radny Liziński, pan radny Puszko. Ja mam pytanie tutaj odnośnie informacji przekazanej nam przez Straż Miejską. Dotyczy tutaj takiego sformułowania, że polecono 24 razy usunięcie śniegu, zalegającego śniegu na chodnikach firmie z Warszawy, która jest odpowiedzialna za odśnieżanie chodników przy budynkach wspólnoty mieszkaniowych administrowanych przez spółkę Lokum. Okej, to ja kontynuuję. Tak. Więc jeszcze raz powtórzę, czy to jest tak. Już mogę? Czy to jest zasadne, że spółka z Warszawy, że firma z Warszawy ma usuwać śnieg na chodnikach w Bartoszycach? Bo może nie wiem, nie rozumiem tego. Może to po kolei pójdziemy z pytaniami. Dobrze, dziękuję. Pan radny Liziński, proszę.
Ja mam pytanie związane z podpisanymi umowami na dostawę energii elektrycznej. Czy w przetargu brała udział tylko jedna firma, która wygrała ten przetarg na energię elektryczną, na dostawę? Jak bardzo zmieniły się kwoty w stosunku do poprzedniej umowy, o ile wzrosła cena energii elektrycznej? I w związku z tym, że to dosyć późno ta umowa była podpisywana, czy zostało to ujęte w budżecie na 2023 rok? Bo w autopoprawkach tego nie ma. Jeszcze może pan radny Puszko, proszę. Szanowni Państwo, ja mam dwa pytania. Pytanie pierwsze w zasadzie tutaj chciałbym podziękować za wykonanie termomodernizacji przedszkola publicznego nr 6 w Bartoszycach, ale mam właśnie też pytanie związane z tą termomodernizacją, bo słyszałem, że tam się te prace trochę przedłużyły. Czy to było zgodne w ogóle z harmonogramem wykonania tych prac? Czy te prace zostały wykonane w terminie? I pytanie właśnie jeszcze dotyczy parkingu i w zasadzie tego obejścia wokół przedszkola, no bo ono jest wykonane z takiej jakby starych płytek chodnikowych i czy to też jak gdyby będzie uwzględnione, tak, przy tej termomodernizacji, czy miasto zamierza to? Zamierza to wykonać, tak? I kiedy to zostanie wykonane, bo tam w zasadzie jest niewielki fragment, no i fajnie by to wyglądało, jakby to wszystko zostało już, że tak powiem, ukończone. I pytanie związane właśnie z węglem. Takie czysto techniczne. Co miasto planuje zrobić z węglem, który pozostanie? No bo na pewno, wczoraj akurat kupowałem to, słyszałem, że wiele osób zrezygnowało z zakupów węgla, chociaż węgiel jest naprawdę bardzo dobrej jakości, tutaj muszę pochwalić. No i ile osób na przykład zrezygnowało z zakupu tego węgla i czy będzie termin na przykład wydłużony, bo taka była pierwsza informacja, że do 31 grudnia, tak, mieszkańcy mogli zakupić ten węgiel i czy to zostanie wydłużone. Tak? No dobrze, może się nazbierało sporo pytań. Może pan burmistrz się odniesie do tych zasłyszanych. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowni państwo. No to zacznijmy od początku. Pan Tadeusz Azarewicz, Kolumbaria, termin wykonania. W głowie w tym momencie nie mam, z tego co wiem, to jest wiosna następnego roku. Dlaczego było przedłużane? Z prostych względów. Raz, warunki pogodowe. Dwa, co jest bardziej istotniejsze, warunki gruntowe, które też były nie do końca przewidywane. Tam też pewne poziomy były inne niż w projekcie, więc przerabiano również projekt. Były zmiany nieistotne, ale musieliśmy przerobić pewne działania projektowe, więc te roboty były wstrzymywane w dużej części przez inspektora nadzoru i przez nasz nadzór. Więc nie jest tak, że jeżeli tam nic nie było robione, ja to tłumaczę z tego, co widziałem, tak, i z tego, co wiem, nie było nic robione, to znaczy, że nie chciano tam robić, więc to są powody przedłużenia i również ze względu na to jest niewygaz. Jeżeli po terminie, który jest w tym momencie wpisany, będą jakieś opóźnienia, tak, będą naliczane kary umowne, jak przy wszystkich umowach w sytuacjach obowiązku naliczenia kar umownych. Pan radny Kapuściński, przebudowa placu Bohaterów Westerplatte. My już też wspominaliśmy, że to, co się nadaje do jakiegoś odzyskania, będzie odzyskane. Co to staje się pokruszem, będzie prawdopodobnie wykorzystywane jako pokrusz przez firmę, bo to staje się własnością wykonawcy bezpośrednio w nadbudowie placu, tak? Najprościej mówiąc. Co do plebiscytu na najpopularniejszego sportowca, ja zaproszę panią kierownik wydziału, która koordynuje te sprawy. No ja miałem spotkanie jedno z panem redaktorem naczelnym i tak naprawdę po tym spotkaniu zdecydowaliśmy się, że robimy to wspólnie. Natomiast co do spraw technicznych i tych, które już wiemy, to bym prosił panią kierownik, czy pana kierownika, przepraszam. A, zapomniałem. Przepraszam panie kierowniku. Pana kierownika, który uczestniczy w tych rozmowach również technicznych i no i tyle, to proszę pana kierownika. Szanowni państwo, krótko. Plebiscyt planujemy uruchomić na początku stycznia przyszłego roku. Obecnie trwają prace jakby nad pozyskaniem kandydatów do plebiscytu. Plebiscyt będzie w formie SMS-owej, tak jak w większości
samorządów miast. Staramy się, żeby to była jak najniższa kwota tego SMS-a, więc myślę, że na początku stycznia przekażemy opinii publicznej wszelkie informacje, jeżeli chodzi o formę głosowania i termin oddawania głosów. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie kierowniku. Co do zarządzenia numer 235/2022 z 1 grudnia komisja odczytowa dotyczyła odczytu liczników energii elektrycznej i w urzędzie w jednostkach podległych, które podlegają ustawie o oszczędzaniu, rozporządzeniu oszczędzaniu energii elektrycznej, tych 10 nieszczęsnych procentach, które musimy oszczędzać. Nieszczęsnych, tak jak państwo wiedzą, dlaczego urząd też musiał skrócić pracę, żeby te 10% uzyskać. Z pracy mówię, jeżeli chodzi o obsługę mieszkańców, nie jeżeli chodzi o pracowników. Pracownicy są dostępni w godzinach w trybie 8-godzinnym, oczywiście osoby niepełnosprawnością w trybie 7-godzinnym, więc to się jakby nie zmienia. Czyli jest to komisja odczytowa związana z licznikami energii, tak naprawdę na potrzeby Urzędu Miasta i Miasta. To, co tak naprawdę musimy zweryfikować na koniec roku, czy te 10% uzyskaliśmy, liczę, że tak. No i też, drodzy państwo, też informuję, bo tutaj tego pytania, to pytanie nie padnie, ale tą informację przekażę, że przy cyfrowej gminie, przy tej dotacji wysokiej z programu rządowego mamy możliwość wymiany sprzętu komputerowego i przechodzimy, spróbujemy przynajmniej przejść z systemu komputerów stacjonarnych na komputery all-in-one. Bardzo wprost powiem, są, najprościej mówiąc, mamy zasilacze obecnie 250 W przy dużym natężeniu, również 500 W all-in-one, czyli komputer razem z procesorem, jakby w monitorze zamknięty z kartą graficzną, powoduje, że zużycie energii tego typu komputera to jest około 90 W, więc różnica jest naprawdę horrendalna, patrząc na 50 na przykład komputerów, to wiedzą państwo, jaka to jest skala w ciągu dnia czy miesiąca, więc jest szansa też w urzędzie uzyskać to obniżenie i zmniejszenie ilości energii, co może spowodować, że nie będę musiał skracać godzin, bo na to liczę, bo naprawdę mi na tym nie zależy, żeby urząd był otwarty krócej niż mieszkańcy tego oczekują. Pani radna Ewa Pisarska, pani przewodnicząca, droga dojazdowa do amfiteatru. Tak, jest zaplanowana nawierzchnia silniejsza w dużej części placu, czyli z możliwością wyjazdu z parkingu i przejazdu. Nie będzie to odgradzane ze względu na to, że ten plac jest naprawdę do ogólnego korzystania. Jakbym wyznaczał drogę i odgradzał ją specjalnie, tak naprawdę ograniczyłbym ten plac w dużej części. Jest specjalnie zaplanowany dojazd. On będzie przy każdej większej imprezie czy przy dostępie, potrzeby dostępu, odgradzany w najprostszy sposób taśmami. Tam bezpośrednio pod amfiteatr, po lewej stronie, tak jak planowaliśmy, patrząc od placu, nie od ulicy, od placu, czy można powiedzieć od pomnika Orła Białego, po lewej stronie będzie wjazd, pochylnia tak naprawdę, na którą będzie można nawet dużym sprzętem dowieść nagłośnienie czy oświetlenie dodatkowe, czy różne tam suweniry, łącznie z artystami, którzy nie chcą przez plac paradować. Więc spokojnie jest to możliwe i jest to tak zaplanowane. Technicznie nie jest to oddzielane specjalnie, aby z tego placu można w ciągu roku normalnie z całości korzystać. Pani radna Anna Binienda, tu pana komendanta proszę, bo on tu też o co, ja też sam nie wiedziałem do końca, chodzi z tą Warszawą po raz pierwszy. No to tam wyjaśni, proszę pan, panie komendancie. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo radni. No, ująłem to tak, no bo żeby to mieszkańcy, a w szczególności może mieszkańcy tych wspólnot wiedzieli, kto ich sprząta, to żeby to tak zrozumieć, o co tu chodzi, to administratorem wspólnot mieszkaniowych na tych ulicach, co tutaj pan burmistrz w sprawozdaniu odczytał, Plac Konstytucji, Kętrzyńska, Bema, Paderewskiego, Hubelczyków, 15 listopada, jest spółka Lokum za utrzymanie chodników w lecie i w sezonie zimowym. Przetarg wygrała firma z Warszawy, panie burmistrzu. I teraz dlatego tutaj wspomniałem, koordynatorem do spraw odśnieżania zimowego był tutaj człowiek z Bartoszyc. No jednak opady zaskoczyły ich mocno, gdyż
przy tych wspólnotach mieszkaniowych, gdzie osobiście przekazywałem i mogę wymienić, wspólnota mieszkaniowa Plac Konstytucji 6, 13, 13A, 13B, 13C i później z drugiej strony 27, 29, nie wymienię wszystkich. To chodnik przylegający na Placu Konstytucji do tych wspólnot, zgodnie z artykułem 117 Kodeksu Wykroczeń, należy przez cały rok w obowiązku utrzymania czystości przez te wspólnoty za ich pieniądze. Także te wspólnoty zleciły dla administratora spółki Lokum, że oni nie będą osobiście sprzątać. Spółka Lokum wytypowała firmę, która przetarg wygrała z Warszawy. No i powiem szczerze, że nie sprostał zadaniu. Te duże śniegi, co były, dopiero w trzecim dniu chodniki zaczęły być odśnieżane. Ja o tej sytuacji akurat nie wiedziałem. Pani prezes, ja chciałbym dopytać, czy będą wyciągnięte konsekwencje w stosunku do tej firmy, która też nie zrealizowała zlecenia? Dziękuję. Może jeszcze w tej kwestii, bo tak jak burmistrz powiedział i wszyscy to wiemy, że opady śniegu w każdej chwili mogą się pojawić. Oprócz bardzo ważnej sprawy, gdzie jest zawsze nacisk, że ulice muszą być odśnieżane, to chodników jest, wielu właścicieli chodników jest. I tu przypomnę, korzystając tutaj z odpowiedzi, Zarząd Dróg Krajowych odpowiada za swoje chodniki lub zleca to firmie, która może za nich to sprzątać. Zarząd Dróg Wojewódzkich za swoje, miasto za swoje. Teraz jeżeli chodzi o chodniki, to właściciele prywatnych posesji, gdzie chodniki przebiegają na styk z posesją, osobiście mają obowiązek odśnieżania tych chodników. W przypadku, gdy ktoś na tym chodniku złamie nogę, to obowiązek zadośćuczynienia dana osoba żąda od danego właściciela posesji. Wspólnoty mieszkaniowe, tak jak tu wystąpiło na Placu Konstytucji, mogą zlecać, ale są też wspólnoty mieszkaniowe, co sami wykonują te czynności. No i tak naprawdę tutaj było duże zamieszanie i opady śniegu były 60 co najmniej centymetrów na postoju. No to były na początku ścieżki tylko wydeptane, a przykład załóżmy posesji prywatnych w całości wykupionych na Placu Konstytucji, łopatę chwycili i natychmiast to odśnieżyli. To tak, Pani Aniu, dla jasności. Panie burmistrzu, proszę bardzo. Pan radny Lidziński, podpisanie umowy z firmą na zakup energii elektrycznej. Kwota jest ustawowa, to dokładnie wiemy. W przetargu, który ogłosiliśmy przed tak naprawdę tą informacją o kwocie ustawowej, czyli możliwością w ogóle zawierania umów związanych z kwotą ustawową, zgłosiła nam się jedna firma, dokładnie ta. A kwoty były no, stosunkowo większe, nawet sporo stosunkowo większe niż te. Poczekaliśmy, nie rozstrzygnęliśmy przetargu ze względu na to, że nie posiadaliśmy środków finansowych pozwalających na pokrycie tego typu kwoty. Poczekaliśmy na rozwiązania ustawowe. Wówczas rozpoczęliśmy, bo mieliśmy prawo, ponieważ jedna firma się zgłosiła, negocjacje. Negocjacje wiadomo, że przyniosły efekt, że poniżej ustawowej nie zajdą. I myślę, że żadna firma w Polsce nie pozwoli sobie na jakieś zejścia poniżej tego. Więc podpisaliśmy umowę zgodnie z tym, na co nam pozwala ustawa i tak naprawdę z jedyną firmą, która się zgłosiła. Czy jest zmiana? Oczywiście, że jest zmiana. No ja bardziej porównam może nie do początku tego roku, ale do tamtego roku. Jeżeli to były kwoty 30-40 groszowe za przeproszeniem, a teraz to jest złotówka, tak? No to jest taka skala, już mówię brutto. Więc wiemy, jaki to jest wzrost, około 60%, co wszyscy odczuwamy po kieszeniach własnych, jeżeli chodzi o domy, ale również jeżeli chodzi o tematy związane z naszymi jednostkami. Zresztą Państwo wiedzą, jak kończenie roku, czy nawet już we wrześniu mieliśmy informacje ze szkół, że brakuje na energię, więc mamy to świadomości. Czy jest to uwzględnione w budżecie? Tak, jest to uwzględnione w budżecie. Pan radny Jarosław Puszko. Prace termomodernizacyjne przedszkola numer 6. Było opóźnienie. Została potrącona kwota około 20 000 zł.
Parking to wspominałem, że będziemy próbować. Jeżeli chodzi o sprawę węgla, kaloryczność jest naprawdę wysoka. My zrobiliśmy badania niezależne w stosunku do tego, co otrzymaliśmy, i ta kaloryczność przy niezależnych badaniach okazała się wyższa niż była deklarowana, więc nie jest to tak naprawdę najgorzej. Jest to jedna z lepszych kaloryczności. Co prawda był moment i teraz ten moment jakby się zakańcza, kiedy ludzie po tych dużych opadach śniegu chwilę się wstrzymali z braniem, nie ze względu na dojazd, a ze względu na zamoczenie trochę węgla, tak, czyli on wtedy staje się cięższy, jakby mniej wygodny do transportu, czyli była chwila przerwy, ale nadal jest zbywany. My zamówiliśmy 100 ton, tak? 61 ton, może już teraz więcej, bo ja to mam na wczoraj, zostało sprzedane, czyli ponad 60% w tak bardzo krótkim okresie czasu. Czy były rezygnacje? Tak, były. Niektórzy znajdywali węgiel wcześniej, albo w danym momencie udało mi się znaleźć gdzieś taniej. No, to się zdarza i rozumiem to, choć nasza kwota jest naprawdę wyszacowana całkowicie uczciwie i ciężko było tutaj w tym momencie zrobić jeszcze niżej. Przypomnę, to jest 1850 zł. Przy maksymalnej 2000 nie szliśmy na to, żeby, nie wiem, ktoś dorabiał sobie na tym, czyli tak naprawdę obsługa wszystko zamyka się w tej kwocie łącznie ze transportem do Bartoszyc i zakupem tego węgla. Co zrobi się z tym węglem? To znaczy, on może być nadal sprzedawany, tak? Do nie, jeżeli są zadeklarowane i wpłaty są, to odbiór może nastąpić również po końcu roku. Czyli to kwestia wpłacenia, rozliczenia się z nami przez te jeszcze kilka dni. Te wpłaty na bieżąco wpływają, tak? Proszę. Znaczy, mam jeszcze jedno pytanie, bo na przykład jeżeli ktoś już tą pierwszą transzę zakupił, to jeżeli ten węgiel zostanie, to czy może od razu tą drugą transzę zrealizować? No bo to musi być wtedy... Bo tu czytałem właśnie przed chwilą w internecie, że istnieje taka możliwość, że właśnie państwo zamierza zmieniło te przepisy i że można właśnie 3 tony jak gdyby nabyć jednorazowo. Pozwolę sobie, aby pan kierownik Czesław Sekita dwa zdania powiedział, myślę, to trochę wyjaśni, bo w sumie nie musimy dyskutować, niech przedstawi. Dziękuję panu. Panie przewodniczący, państwo radni. Zgodnie z nowym rozporządzeniem rządowym sytuacja wygląda w ten sposób, że do 31 grudnia bieżącego roku możemy zakupić 1,5 tony węgla i od 1 stycznia następnego roku kolejne 1,5 tony. Natomiast jeżeli ktoś nie zdążył wykupić węgla, czy nie złożył wniosku z jakichś różnych przyczyn do 31 grudnia bieżącego roku, to te 3 tony może zakupić od nowego roku w całości. Tak to wygląda. Dobrze pan powiedział, że, bo to słyszałem wniosek pana radnego, że skorzysta, bo 2 razy nie musi transportować, ale miejmy też świadomość, że nie wszyscy mają też takie składowiska czy piwnice, aby 3 tony zmieścić, więc różnie bywa. Dziękuję, ze swojej strony wyczerpałem tą serię pytań. Dobrze, seria się następna szykuje. Pani radna Elżbieta Zabłocka. Ja miałam zgłaszałam się do pana, panie przewodniczący, jakiś czas temu odnośnie swojego pytania. No tak, ale widziałam, pierwszy raz się zgłaszała pani Elżbieta Zabłocka. Chciałem dokończyć. Pani radna Pisarska i pan radny Darski. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, ja parę słów w sprawie odśnieżania, ponieważ no wiemy dobrze, że troszeczkę za późno zareagowaliśmy na to, że miasto jest nie tak odśnieżone, jak trzeba. Moje pytanie jest takie, ponieważ takie sytuacje mogą się zdarzyć, może się zdarzyć za rok, może się zdarzyć za 2 lata. Czy mamy zamiar jako miasto zrobić jakieś procedury, które będą po prostu uruchamiały całą maszynę, pozwalającą na to, żeby od razu w momencie bardzo dużych opadów, żeby, że tak powiem, ta maszyna ruszyła? I drugie moje pytanie, czy jeżeli, no bo z tego co wiemy z ostatnich sesji, mamy od nowa zawrzeć umowę na odśnieżanie. I teraz czy warunki ujęte w tej umowie zostaną zmienione? No bo dobrze wiemy, że akurat no, nie zawsze była potrzebna ta gotowość do odśnieżania. No w tym momencie była ona pilna, tak? Także czy nie lepiej troszeczkę zwiększyć po prostu opłaty, ale żeby ta gotowość jeszcze była? No bo
No niestety miasto mieliśmy sparaliżowane przez 2 dni, dopiero na 3 dzień ruszyła cała maszyna, która pozwoliła. I ja myślę, że tutaj ogromne podziękowania należą się naszym mieszkańcom, ponieważ to oni odśnieżali parkingi, to oni odśnieżali chodniki. I jeszcze jedna moja uwaga, bo tu pan komendant mówił, że za nieodśnieżone chodniki odpowiada właściciel posesji. Ja się z tym zgadzam, ale kto odpowiada za to, że na odśnieżony chodnik samochód, który jedzie, zawala z powrotem śnieg z ulicy? Bo tak naprawdę mieszkańcy na działkach musieli odśnieżać czasami po 3 razy chodnik, dlatego że odśnieżyli, przejechał samochód i chodnik był cały zawalony śniegiem. Gdzie, tak jak mi sugerowali mieszkańcy, wystarczyło łyżkę przestawić na drugą stronę, gdzie nie było chodnika. Także to jest kwestia tego, że no, musi być ktoś, kto myśli po prostu także no tutaj też z tym mówię, z tym takim karaniem za nieodśnieżone, no to troszeczkę też jest nie fair, bo mieszkańcy odśnieżają, a zawalone mają z powrotem. Przepraszam, specjalnie teraz wejdę w słowo. Przepraszam pani radna. Po pierwsze, jeżeli chodzi o gotowość firmy, to jest określone też umownie, natomiast moje reakcje były natychmiastowe, czyli zgłaszano od razu poprawki, to moich pracowników, mówię Urzędu Miasta pracowników, przepraszam, i my reagowaliśmy jak najszybciej mogliśmy, zgłaszając poprawki, od razu monitorując, aby wszystkie te rzeczy były na bieżąco robione. Firma wiemy, że nie sprostała. Natomiast ja przez 48 godzin, poza tam doraźnymi rzeczami, które udało się tam z Łukiem zrobić, nie miałem prawa wkraczać w zakres umowy. To jest też pewna zasada przetargowa. To jest 48 godzin na to, aby firma sprostała. No nie sprostała, o czym dokładnie wiemy, tak? Więc jakby jest jasne. Co do procedur, to już wspominaliśmy i co jakby czytałem w tym protokole, tak, i aneksowanie będzie związane z obecnym, ale wiadomo, że umowa będzie nowa, więc dalej pewne tematy. Czy formą gotowości? Nie. Tam bardziej będziemy zaprzągać czy wymuszać skorzystanie ze sprzętu, jeżeli nie posiada, czyli będzie deklaracja, jeżeli nie posiada sprzętu własnego, ma obowiązek korzystania ze sprzętu, który wykona to zadanie. Więc to będzie w ten sposób wpisane, bo ciężko mi też zmusić do zakupu firmę, która wystartuje w przetargu. Najczęściej wystartuje tu firma lokalna, tak? To jest z prostego względu baza i tak dalej. Trudno mi wymusić, aby zakupiła, nie wiem, nowy pług za 1,5 miliona złotych, tak? Przy zarobkach średnich, mówię uczciwie, w ciągu sezonu zimowego. Nie wiem na czysto, ile zarabia na przykład, ale na płatności 100-200 tysięcy złotych, tak? To się nie zamortyzuje przez 10 lat, a przy braku opadów to się w ogóle nie zamortyzuje nigdy, więc to też miejmy to w świadomości. Więc warto, tak jak ja mówię, nawiązać kontakt właśnie z rolnikami, którzy mają ten sprzęt, tak jak ja wykorzystałem taki właśnie sprzęt. Udało mi się przez znajomych znaleźć znajomych, którzy nam pomogli, najprościej mówiąc, i to dosyć szybko, więc jest to możliwe i w taki sposób jakby reagować. Czy warto płacić za gotowość? Jeżeli byłaby to kwota niewielka, tak. Jeżeli by to były duże kwoty na poziomie utrzymywania całodobowego etatu czy 2 etatów w ciągu całej zimy, no to państwo wiedzą, że nie są to małe pieniądze. Natomiast no spokojnie możemy porozmawiać, tak? Ja myślę, że jak przy konstruowaniu kilku umów i ostatnich naszych wspólnych doświadczeniach, czy łącznie z komunikacją miejską, o czym państwo wiedzą, i rozmów na temat sytuacji poszczególnych działań, ja będę starał się z państwem rozmawiać przy takich właśnie przetargach, abyśmy mogli siąść. Pan Ryszard mnie zasłania, nie mogę tu w oczy popatrzeć pani Eli. Przepraszam. Chciałbym, abyśmy rozmawiali na ten temat i tak naprawdę wspólnie uzgadniali zakres też pewnych umów. To jest wygodniejsze i tak naprawdę się to sprawdzać zaczęło. Cieszę się bardzo, bo tak naprawdę łatwiej później nam rozmawiać przy konsekwencjach, czy ewentualnie błędach, które gdzieś tam są popełniane, tak? Bo nikt nie jest doskonały, chcemy tych błędów uniknąć, żeby było ich jak najmniej i żeby reagować na wszelkie zagrożenia.
zagrożenia. Czyli jestem zgodny z pani tutaj sugestiami i myślę, że przy konstruowaniu procedury przetargowej, przy specyfikacji będziemy tak naprawdę zastanawiać się nad tym i wspólnie siądziemy i określimy pewne warunki. Również sprawdzimy możliwości finansowe, tak? Panie burmistrzu, ale ja mam pytanie, czy jeżeli te 48 godzin to było w kwestii przetargowej, czy to można obejść, żeby tego nie było, że widzimy, że są ogromne opady i wiadomo, że sobie żadna spółka z takimi, nawet choćby nie wiem kto wygrał, to sobie nie poradzi z takimi opadami. A więc wkraczamy od razu, jeżeli wiemy, że mamy te 50 czy 60 centymetrów śniegu prognozowane, tak, że spadnie w ciągu nocy, to że od razu po prostu ze spółką wkraczają te nasze spółki, czyli COWiK i inne. Bo no, choćby nie wiem spółka jaki sprzęt miała, to ona nie zabezpieczy sprzętu na takie opady, bo nie jest w stanie, bo po prostu no, bez sensu jest kupować sprzęt, który nie będzie wykorzystany. Odpowiedź jest jasna. Oczywiście tak, dlatego wspomnieliśmy i to co czytałem, mówię, może to bardzo skrótowo jest, bo trudno z rozmowy godzinnej zrobić protokół, który odczytałem w 5 minut czy w 3. Rozmowa była bardzo długa, związana również z pomocą, wykorzystaniem spółek naszych, a za odpłatnością oczywiście, czyli jeżeli firma wykorzystuje nasze spółki, my w tym momencie zapłaciliśmy, można powiedzieć, z kieszeni spółek za te działanie, to też miejmy świadomości w jakiś tam sposób. Niedużo na szczęście, bo sprzęt był wykorzystywany, który jest wykorzystywany na co dzień. Zakupiono co prawda dwie nowe odśnieżarki, które ręczne, które będą wykorzystywane w tych właśnie newralgicznych sytuacjach na terenie miasta, ale za to, za przeproszeniem, za zalanie baku, za wykorzystanie pracowników naszych, spółka będzie musiała, która zajmuje się odśnieżaniem, zapłacić po prostu i w tą stronę idziemy i te rozmowy poprowadziliśmy w tą stronę, aby się wspomóc jak najszybciej i zgadzam się również w tych 48 godzinach, czego nie było, tak? I co sugerowaliśmy, to co Państwu też czytałem, my sugerowaliśmy, że możemy wspomóc, że chcemy, że prosimy, ale w tym momencie reakcja była na zasadzie, my sobie poradzimy. No widzieliśmy jak to wyszło, tak? Więc sobie nie poradzili, choć nie mówię, że nie chcieli, bo ja nie mówię, że nie pracowali, to też nie mówmy, że tam kompletnie nic nie robili, natomiast sobie kompletnie nie poradzili. I to jest ten problem. No, nauka wynika z błędów, które były wykonane, tak? Nie mówię, że liczyliśmy oczywiście na to, że poradzą sobie, usprzętowią się bardziej, skorzystają z jakichś możliwości. No okazało się, że sobie nie poradzili. My tak naprawdę zareagowaliśmy trochę wcześniej niż po 48 godzinach, co Państwo wiedzą, bo spółki uruchomione były po około 30 godzinach od tego opadu. Po 48 godzinach ja załatwiłem ten pług, który mówiłem z przyjaciółmi, załatwiliśmy ten pług i jeździliśmy po mieście. A chciałbym też nadmienić, bo tutaj Państwo mówili o zasypywaniu zjazdów. Nie jest tak łatwo, jak Państwo mówią, no inaczej, można by było przesunąć pług na lewą czy prawą stronę w sytuacji, kiedy on jest na długości pełnej szerokości drogi. Najczęściej jeździ się w jedną i w drugą stronę i trudno, żeby odsunąć pług od zjazdów czy boków i sypać na środek drogi i wracając robić na środku drogi, że tak powiem ten. Jest to logiczne, że to jest pewne utrudnienie, że w sytuacji, no tak, i rokeza zrobić, bo tak by trzeba było robić, żeby nie zasypywać brzegów, tak. My staraliśmy się, mówię, jak ja już jeździłem jako pilot, mówię, miałem możliwość, to staraliśmy się to robić delikatnie, czyli jakby go wyśrodkowywać bardziej w sytuacji, kiedy mamy zjazdy, czyli jedzie się, zsypuje przy zjazdach, jedzie się z pługiem prosto, tak, czyli sypuje się bardziej i znowu od razu za zjazdem robi się na bok, więc taka formuła delikatniejszego odśnieżania. Ja nie wiem, zresztą ja wiem jak robią drogi krajowe i wojewódzkie, że tak powiem. Przejazd szybko, nic nie przestawiane, tak, więc miejmy świadomości i na działkach, zgadzam się, było to dość mało sympatyczne, zwłaszcza no, w kilku miejscach konkretnych. No jest to urok dużych opadów, no to znaczy urok. Teraz pani radna Pisarska, proszę. No proszę, trzymajmy się kolejności. W sumie no mógł się pan Puszka odnieść, ponieważ ja
zupełnie z innym tematem, to może skończmy ten temat. Dobrze, Jarosław, proszę. Przepraszam, że tak się tutaj wciąłem, ale chciałbym właśnie jak gdyby też się odnieść do tego tematu. Chodzi mi o te procedury. Czy w takich sytuacjach właśnie kryzysowych, tak, związanych właśnie z tymi zagrożeniami naturalnymi, bo to są jednak zagrożenia naturalne, tak, niezależne tutaj od nas i one czasami występują. Czy pan burmistrz zwracał się z prośbą na przykład do wojska? No bo mamy też WOTę i wojsko posiada naprawdę specjalistyczny sprzęt i czy była w ogóle taka prośba, był jakiś telefon kierowany właśnie? Trafiony, zatopiony był. Rozmawiałem z panem pułkownikiem bezpośrednio. Najpierw skonsultowałem u nas z 20. Bartoszewską Brygadą. Informację miałem jasną, że mają sprzęt, ale gąsienicowy, który zniszczyłby nam drogi. Czyli ten, który posiadają u nas, niestety nie nadaje się do dróg publicznych. Jest to sprzęt tak naprawdę bardziej poligonowy, udrażnianie dróg wiejskich i tak dalej, czyli nie byłby w stanie, inaczej, gąsienice zniszczyłyby nam drogę, tak najprościej mówiąc, taką, mają za ciężki sprzęt na drogi publiczne. Po pierwsze, po drugie powiedział, że w sytuacji takiej musiałbym zgłosić, jeżeli chciałbym wykorzystać WOTy, informacje do wojewody. Uruchomienie tego typu spraw byłoby jeszcze kilkudniowe, więc procedura by się na tyle przedłużyła, że, no przepraszam, nie miało to najmniejszego sensu. Chyba że mielibyśmy opad tego typu przez tydzień i że tak powiem wały takie, no to każda pomoc byłaby potrzebna. Śmieję się, nie śmieję się, prawdopodobnie by się zgłosiły nawet do pana premiera, żeby nam pomógł, bo byłaby to sytuacja, no już klęskowo-kryzysowa, jakby to ten opad przez tydzień był taki, tak? Ja rozumiem, natomiast uruchomienie też są procedury i jeżeli my w ciągu tego okresu uruchomienia zdołaliśmy jakby opanować sytuację, to już no nie miało najmniejszego znaczenia. Mogliśmy poczekać tydzień nic nie robiąc i dostać WOTy, gdzie już wszyscy by byli po prostu wściekli, nawet już nie powiem co. No. Dobrze. Wszystko już powiedzieliśmy na temat opadów śniegu. Proszę bardzo, pani radna Pisarska. Ja chciałabym powrócić do tematu drogi dojazdowej przy planowanej przebudowie Placu Bohaterów Westerplatte, ponieważ no, uwagę zwrócił mi mieszkaniec Bartoszyc, który nie za bardzo wyobraża sobie, kiedy wśród tłumu, który zgromadził się na jakimś dużym wydarzeniu, przejeżdża tir pełen sprzętu, gdzie ta droga jest odgrodzona tylko i wyłącznie taśmą, albo generuje dodatkowe koszty, czy też no, dla organizatora dodatkowe zadania typu zorganizowanie barierek i zabezpieczenie tego terenu. A w związku z tym, że my to jeszcze na dobrą sprawę nie skończyliśmy robić, a dopiero zaczęliśmy, to może jednak zastanowilibyśmy się nad tym, czy by nie przeprojektować w taki sposób, bo tej zieleni w mieście jest coraz mniej, więc może po prostu jakimś pasem zieleni oddzielić tą część, żeby ludzie wiedzieli, że to jest jednak droga dla tirów i nie było z tego powodu później dodatkowych zagrożeń, czy też na przykład może się zdarzyć taka sytuacja, bo nie wiem jak to jest, może tutaj to w ogóle to czy te odgradzanie tą taśmą jest na pewno, panie burmistrzu, zgodne z przepisami prawa dotyczącymi organizacji imprez masowych i bezpieczeństwa i czy wtedy dostaniemy takie pozwolenie, bo skoro budujemy, to może jednak warto byłoby to przedyskutować, przeanalizować i pochylić się nad tym jeszcze raz, nie unosząc się. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze pan radny Darski, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Burmistrzu. Ja w takiej sprawie, znaczy wszystko prawie wiem, chodzi mi o termin. Rozpoczęło się i kontynuowane są zmiany tablic lokalizacyjnych na ulicach. Zaczęło się od policji, bo był drogowskaz z kierunku starej policji. No i się zaczęło. I dobrze się zaczęło. Tutaj sprawozdanie jest, że drugi etap. I wiem, że jest jak gdyby w tej chwili przygotowywane tablice, są przygotowane tablice w kwestii wyboru wjazdowe do Bartoszyc. W sensie takim, tak jak się stosuje, witamy, żegnamy, zapraszamy ponownie i tak dalej, i tak dalej. Kiedy to będzie zrealizowane, konkretnie w jakim terminie, bo dlaczego też to jest ważne i te formuły grzecznościowe, bo
Przecież zauważyliśmy, że w mijającym roku Bartoszyce się uatrakcyjniło niejako turystycznie, bo tutaj są różne wycieczki, różne spędy PTTK i tak dalej, i tak dalej. Pokazujemy te nasze zabytki. A tym bardziej to by było dobre, żeby było, że witamy, zapraszamy ponownie do zwiedzania i tak dalej. Czy już Państwo żeście wybrali formułę tych powitań, bo to podobno jest wybierane i ma być bardzo fajne, ale kiedy to będzie już umocowane? Dziękuję bardzo. Proszę Panie Burmistrzu na te dwa pytania. Odnośnie może zacznę od pana Witolda Darskiego. Tak, następny etap wymiany tablic jest. Jeszcze jeżeli gdzieś się znajdzie i tu jeżeli państwo radni gdzieś chodzą i zauważą, że jeszcze jakaś tablica jakimś cudem została ominięta, jeżeli chodzi o ulicę, to proszę nam zwrócić uwagę, czy tam wysłać informację, czy zadzwonić do wydziału, czy nawet do biura rady, jeżeli chodzi o tą wymianę. A jeżeli chodzi o witacze, bo tak to się określa, to jest w planach. Ja nie jestem w stanie określić terminu, bo też myślę, że jeżeli takie witacze gdzieś dostaniemy jakieś propozycje, to też, aby nie robić sobie osobiście stresu, myślę, że dla Państwa na komisjach przedstawimy i Państwo dokonają tego wyboru, abym nie był posądzany o to, że wybrałem coś szpetnego albo niezgodne z ogólnym gustem państwa i mieszkańców, więc myślę, że w jakiś tam sposób dostaniemy pewne propozycje od osób, które się tym profesjonalnie zajmują i liczę wtedy na państwa akceptację. Po tej akceptacji zastanowimy się nad kosztami i finansowaniem, bo tak naprawdę nie mamy tego w budżecie, więc trzeba się będzie zastanowić, na ile nas będzie stać i czy to będzie tak zwana pierwsza potrzeba. To proszę mieć to świadomości, choć myślę, że ma to sens i jak najbardziej się zgadzam, że miasto jest coraz bardziej turystycznie postrzegane pozytywnie i nie tylko turystycznie, bo przecież Państwo dokładnie wiedzą, że od strony sportowej, turystycznej ten przepływ gości z zewnątrz jest coraz większy. Cieszę się, że niedługo zostanie oddany następny hotel w Bartoszycach, więc cieszę się, że będzie też więcej miejsc, bo są momenty w ciągu roku, to nie wszyscy Państwo sobie zdają na tego sprawę, to też mówię do mieszkańców, że nie można znaleźć miejsca hotelowego w Bartoszycach. Są takie momenty w ciągu wakacji, okresu nawet jesiennego, gdzie hotele są w pełni zapełnione, co może niektórych zaskoczyć, ale tak jest. Co do dyskusji na temat drogi dojazdowej, mnie tu emocje żadne nie będą nosić, bo nie mam powodu. Natomiast powiem bardzo krótko. Ja nie pamiętam, abyśmy mieli do tej pory jakikolwiek problem na etapie obecnym, aby coś nie dojechało, ktoś został potrącony, czy w czasie, jak jest coś montowane, były tłumy na scenach, czy przy scenach, ze względu na to, że to jest najczęściej przewożone przed imprezą i zwożone po imprezie, a nie w trakcie imprezy, więc jeżeli to będzie odgrodzone na poziomie technicznym albo ewentualnie przyjedzie tak naprawdę bus z artystami na światłach, do tej pory jest to stosowane we wszystkich miejscach i ja nie widziałem do tej pory, żeby ktoś, przynajmniej na terenie Bartoszyc i powiatu bartoszyckiego przez ostatnie dziesięciolecia był przez taki tir, który oczywiście nie musi być tirem, jakiś ciężarówkę czy busik z artystami potrącony. Więc myślę, że nie jest to największy problem, a nie zamierzam zmniejszać placu, który i tak będzie pomniejszony przez zieleń, która będzie przy pomniku. Też będzie zasada ścieżki tak zwanej pieszej, dodatkowej. I też nie chcę ograniczać, mówię, tego placu, tu i tak będzie, mówię, zmniejszony. I myślę, że sobie z tym dokładnie poradzimy. Co do taśm i stosowanych znaków, są do tego odpowiednie przepisy, więc ja już nie chcę wkraczać, bo nie mam aż tak dobrej wiedzy, aby powiedzieć dokładnie, że tą taśmę można zastosować tu lub nie, ale są znaki ostrzegawcze taśmy, które, znaki taśmowe, które są stosowane przy wielu imprezach, również masowych. Czy one są łączone z barierkami, pomiędzy barierkami? Naprawdę technicznie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Natomiast rozumiem sugestie pani radnej, jednakże nie przychylam się do tego, aby jeszcze mieszać przy tym projekcie, bo tak naprawdę nie ma to najmniejszego sensu, a wywróci to projekt do góry nogami. Albo, co niestety, jeżeli miałbym ten projekt zastosować, prawdopodobnie musiałbym wyciąć następne drzewa, a tego sobie nie życzę. Dziękuję. Dobrze. Więcej pytań do informacji. Jeszcze pani chciała się odnieść? No tak, zgłaszałam się do pana, ale to tak w sumie nie będę niegrzeczna.
Ja tylko chciałam po prostu upewnić się, że na pewno nie, że nie będziemy mieli problemów w przyszłości z organizowaniem imprez masowych. I to wszystko, panie burmistrzu. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Nie potrzebuję więcej. Dziękuję. Dobrze. Stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła po dyskusji informację burmistrza z okresu międzysesyjnym. Jesteśmy w punkcie 5a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok. Opinie Komisji Programu i Budżetu oraz autopoprawki burmistrza otrzymali panie i panowie radni. Poinformuję tylko, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej oraz pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu na 2023 rok. Nim poproszę o opinię panią przewodniczącą, pan burmistrz zaprezentuje króciutko taką prezentację budżetu tegoż właśnie na 2023 rok. Po raz pierwszy, a myślę, że stanie się to już tradycją, budżet będziemy państwu prezentować w formie dodatkowej, czyli graficznej, jakby też odnosząc się do pewnej kanwy historycznej. To zapraszam bliżej może. On się trochę, on tutaj się zrobił bardziej kwadratowy. No dobrze, rozpoczniemy od pewnych historycznych odniesień. Dochody i wydatki w poprzednich latach, 2019, tu zwróćmy uwagę, dochody były na poziomie 108 milionów 700 tysięcy. W następnych latach był związany oczywiście z programem również 500+, który był wypłacany przez gminę miejską, czyli był ten budżet stosunkowo większy. Więc warto nam się odnieść w projekcie budżetu na bieżący rok, na następny rok 2023, który mamy na dole, na poziomie 117 milionów, do roku 2019, gdzie jeszcze nie było 500+. Tak samo tutaj te 500+ nie istnieje, więc widać pewien wzrost i dochodów, i z podatków. No oczywiście związane to jest również z inflacją i jakby podatkami, które gdzieś tam w jakiś sposób rosną, i dotacjami, które i subwencjami, które otrzymujemy z zewnątrz. Widzimy, jak się zamknął 2019 rok na dość wysokim deficycie, natomiast 2020 czy 2021, mimo określanie w projektach budżetu deficytów na poziomie 6 czy 7 milionów, zamknął się naprawdę bardzo przyzwoicie. Rok 2022 wykazywany jest deficytem minus 4,3 miliona. Jest to związane oczywiście z planem jeszcze, bo wykonanie budżetu państwo dostaną w odpowiednim momencie w sprawozdaniu w najbliższym, w 2023 roku. Już mogę powiedzieć, że ta kwota, która jest tutaj widoczna, będzie o wiele, wiele mniejsza. Ze skarbnikiem rozmawiałem i pan skarbnik potwierdza, że to tak zwana zasada czyszczenia budżetu, czyszczenia tego wszystkiego, co nam gdzieś zostaje, końcówek. My tak naprawdę jesteśmy w trakcie zamykania budżetu 2022 roku, więc ten deficyt będzie stosunkowo mniejszy. A planowany był też na około prawie 8 milionów, więc nawet patrząc w ciągu roku, zmiany spowodowały, że z deficytu 8-milionowego zeszliśmy nawet na dzisiaj do minus 4,3 miliona złotych. Następny rok planujemy deficytowanie na poziomie, no nie powiem, dochodów na poziomie 117 milionów, rozchodów na 127, czyli deficyt na poziomie prawie 10,5 miliona złotych. Ale przejdźmy do następnej planszy, bo to jest też istotne, z czego się biorą dochody budżetu miasta Bartoszyce. W 2023 roku w temacie oświatowym 21,3 miliona jest to subwencja oświatowa, planowana, oczywiście to są plany, 9,6 subwencja ogólna, pomoc i społeczne świadczenia społeczne to jest 17,1 miliona złotych. Na dole podatki, opłaty lokalne stanowią, jak państwo widzą, 1/3 budżetu, dochodów budżetu, podatki 45,2 miliona złotych, inne, czyli tam zewnętrzne środki różne, które się trafiają, również związane z wyrównawczymi różnymi, wyrównawczym finansowaniem lub dotacjami, to jest 18,7 miliona złotych. I majątkowe 22,7 miliona złotych. Przejdźmy zatem do następnej planszy.
są to wydatki i też możecie Państwo sobie jakby adekwatnie do tego, co Państwo widzieli. Oświatę mieliśmy dochodów na poziomie 30 milionów, rozchody na poziomie 34 milionów, czyli sami Państwo widzą, że do samej oświaty musimy dokładać około 4 milionów. To oczywiście różnie wygląda w ciągu roku. Raz jest jeden rok jest mniejszy, drugi większy. Też zależy, w jaki sposób zmieniają się warunki w ciągu roku, na ile są podnoszone na przykład płace, w jaki sposób też, ile mamy też dzieci w jednostkach, tak, jak pieniądz za dziećmi idzie. Pomoc społeczna i świadczenia. Widzieliście Państwo, że mamy 17 milionów dochodów z tego tytułu, a kosztów na poziomie 28 milionów, czyli tutaj do pomocy społecznej dokładamy 10 milionów złotych. Można powiedzieć, że już na tych dwóch pozycjach mamy przepełniony deficyt, wręcz przepełniony deficyt, czyli widać, w jaki sposób to wygląda. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa, jest to kwota 14,7 miliona złotych. 9 milionów złotych inne, transport i drogi, ale to też dotyczy oczywiście inwestycji, o której za chwilę będziemy mówić, 19,1 miliona złotych, wydatki majątkowe 26 milionów, administracja publiczna to jest 11 prawie milionów, 10,9, kultura fizyczna, czyli również związane tutaj z budową stadionu, ale też i dofinansowaniem BOSIR-ów, a innych jednostek 11 milionów złotych. Przejdźmy do następną planszy. Myślę, że warto zobaczyć, które dotacje otrzymywane są tak naprawdę, w jakiej wysokości finansowane poszczególne jednostki. Bartoszycki Dom Kultury kwotą, przynajmniej w projekcie budżetu, kwotą 1,320 mln złotych, Miejska Biblioteka Publiczna 1,210 mln złotych, przedszkola niepubliczne w kwocie 2 milionów złotych, dotacje celowe. Tu są konkursy dla stowarzyszeń i popatrzcie, drodzy Państwo, tu oczywiście są również z alkoholówki, więc macie Państwo świadomość wszelkie, to jest prawie 3 miliony złotych i inne pozostałe kwota również 3 milionów złotych. Inwestycje na 2023 rok, jeżeli chodzi o podział procentowy, jeżeli chodzi o sprawy transportowe, zwłaszcza drogowe, zaangażowanie, przynajmniej planowane na następny rok, to jest 55% w kwocie 14,3 miliona złotych, budowa infrastruktury sportowej, turystycznej, w tym również plac i stadion, przynajmniej w części jest to 8 milionów złotych, inne 2,3 miliona i gospodarka mieszkaniowa, zaangażowanie inwestycyjna 1,4 miliona złotych, w sumie 26 milionów złotych. I jakie to są inwestycje i w jaki sposób są planowane finansowania w najbliższym roku? Oczywiście te kwoty nie są adekwatne do całości zadania, o czym Państwo wiedzą, bo finansowania były większe, ale tak jakby jest plan roku następnego. Może się on zmienić, jeżeli będzie przyspieszona gdzieś budowa, może się zmienić, jeżeli będzie opóźniona gdzieś budowa. Jesteśmy tego świadomi, że jest to w tym momencie tylko projekt. Przebudowa placu i bohaterów Westerplatte, zaangażowanie ponad 13 milionów, rozbudowa stadionu miejskiego przy ulicy Sportowej 8 milionów, przebudowa ulicy Andersa, to jest wpisane 1,171 mln, budowa kontenerów mieszkalnych. Tutaj chciałbym powiedzieć, zwłaszcza dla pani burmistrz Sępopola, dotyczy to kontenerów w Bartoszycach, nie w Sępopolu, bo na sesji tam różnie było. Dziwne wypowiedzi były. 1 000 000 zł. Rozbudowa cmentarza komunalnego, to też są pieniądze oczywiście pozyskane. 1 300 000 zł. Modernizacja budynku przy ulicy Kopernika, zgodne z Państwa sugestią i mieszkańców, którzy tam byli, 400 000 zł. Modernizacja dachów hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1, również z Państwa sugestią komisji i radnych, 400 000 zł. Wykonanie sieci komputerowej w budynku MOPS, która zagraża tak naprawdę niewykonanie tej sieci, stabilności w ogóle systemu pomocy społecznej, 293 000 zł. I cyfrowa gmina, o której już wspominałem, tu jest dotacja zewnętrzna chyba 100%, tam niewiele trzeba będzie dołożyć, bo przetargi niestety powodują, że trzeba będzie kilka złotych, ale niewiele, 683 739 zł. To tak bardzo w skrócie, ale myślę, że graficznie warto, żeby Państwo też zobaczyli, jak nam się ta struktura budżetu układa i myślę, że co roku będzie można to przekazywać i liczę oczywiście, drodzy Państwo, bo za chwilę będzie odczytywana i informacja z komisji i poszczególne tematy omawiana. Zapraszam oczywiście do dyskusji.
I proszę, ponieważ to Państwu powiem, dla mieszkańców to jest istotne, ale Państwo radni o tym dokładnie wiedzą. Wszelkie sugestie, które Państwo przy przepracowaniu nad projektem budżetu, który ja przedstawiłem, wszelkie sugestie, które Państwo zawarli w poprawkach swoich, czy propozycjach, przepraszam, do budżetu, przyjąłem i uważam, że można w konsensusie nad tym projektem pracować, a tak naprawdę docelowo nad budżetem w ciągu roku, z wiadomymi zawsze zmianami również. Życzę, aby 2023 rok był lepszy niż 2022 i stabilniejszy mimo sytuacji światowej i europejskiej, której no niestety czasami nie możemy przewidzieć. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo za prezentację. Teraz poproszę panią przewodniczącą Komisji Programowej Budżetu, panią radną Lucę Jędryczkę o opinię na temat projektu uchwały budżetowej na 2023 rok. Przeczytam całą tę opinię, może w niektórych punktach się powtórzę pana burmistrza, ale już tak mam przygotowaną. Opinia do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok. Proponowany przez pana burmistrza projekt budżetu na 2023 rok zakłada dochody miasta w wysokości 116 688 287 zł. Z tego dochody bieżące w wysokości 94 492 1287 zł i dochody majątkowe w wysokości 22 196 000. Wydatki budżetu miasta w wysokości 126 553 423 zł z tego. Wydatki bieżące w wysokości 97 837 423 zł i wydatki majątkowe w wysokości 28 716 000 zł. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 24 566 000 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosi 9 865 136 zł. W 2023 roku planuje się spłatę kredytu w wysokości 5 488 767 zł i 40 groszy oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 11 milionów zł. Na koniec 2023 roku planuje się zadłużenie miasta w kwocie 45 703 864 zł i 20 groszy. I tutaj jest propozycja zmian do budżetu Komisji Budżetowej. Zwiększenie dochodów. Dział 801 Oświata i Wychowanie, rozdział 801.04 Przedszkola, paragraf 62.60. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych zwiększyć o 24 tysiące zł. Zwiększenie dochodów planuje się osiągnąć z dofinansowania przez PFRON doposażenia placu zabaw przy integracyjnym przedszkolu. Przepraszam, pani przewodnicząca, panie radne, bardzo proszę o spokój, bo to bardzo utrudnia później. Publicznym numer 4. Zmniejszenie wydatków. Dział 600, transport i łączność, rozdział 613, drogi publiczne wojewódzkie, paragraf 6300, wydatki na pomoc finansową, zmniejszyć wydatki o 1 000 000 zł. Zmniejszenie wydatków dotyczy dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Dział 900, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 995, pozostała działalność, paragraf 6050, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejszyć wydatki o 24 tysiące zł. Zmniejszenie wydatków dotyczy projektów pod przyszłe zadania inwestycyjne. I zwiększenie wydatków. Dział 801 Oświata i Wychowanie, rozdział 801.01, paragraf 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększyć o 400 tysięcy zł z przeznaczeniem na modernizację dachu na hali sportowej, starej hali sportowej przy szkole podstawowej nr 1. Rozdział 801.04 Przedszkola, paragraf 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększyć wydatki o 108 tysięcy zł, w tym 60 tysięcy zł na modernizację dźwigu towarowego przedszkolu nr 9 i 48 tysięcy zł na doposażenie placu zabaw w integracyjnym przedszkolu publicznym
nr 4. Dział 852 Pomoc Społeczna, rozdział 852-95 Pozostała działalność, paragraf 60-50 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększenie o 273 tysiące złotych planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie nowej sieci komputerowej pośrodku MOPS. Pozostałe nierozdysponowane środki przeznaczyć na zwiększenie deficytu budżetu miasta. Ale teraz przejdę do autopoprawek i nie wiem, czy pan skarbnik będzie te autopoprawki omawiał w uchwale, czy ja mam to zaopiniować, bo my tą opinię wydaliśmy jako komisja. Dział 600, rozdział 616, zwiększenie o 400, mówię tu o dochodach, 499 307 zł 33 grosze planu dochodów z tytułu dofinansowania przebudowy ulicy Andersa. I dział 853, rozdział 853-95, zwiększenie o 286 800 zł planu dochodów na realizację projektu rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Projekt jest w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Komisja zaopiniowała pozytywnie te oba dochody. Wydatki. Rozdział, dział 600, rozdział 616, zwiększenie o 685 362 zł planu wydatków z przeznaczeniem 513 494 zł na przebudowę placu Westerplatte. Zwiększenie wynika z przyjętego harmonogramu prac przez wykonawcę, który zakłada wykonanie prac w 2023 roku na kwotę 13 milionów 13 tysięcy 494 zł. Komisja zaopiniowała pozytywnie i 117 868 zł na przebudowę ulicy Andersa. Całość prac szacuje się na kwotę 2 171 868 zł. W tym 1 zł w 2022 roku będą jako wydatki niewygasające i 1 171 868 zł w 2023 roku. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 750, rozdział 750-23, utworzenie planu wydatków wpłat na pracownicze plany kapitałowe. I dział 758, rozdział 758-14, zwiększenie o 236 000 zł planu wydatków związanych z zapłatą podatku VAT od dochodów objętych podatkiem VAT. Zwiększenie wynika z faktu opóźnienia w płatności przez firmę, która nabyły tereny na osiedlu Międzyrzecze. Na byłych terenach, no, przepraszam, z Międzytorze oraz opóźnienie w opłaceniu czynszu dzierżawionego przez spółkę COWiD. Dochody miały wpłynąć w listopadzie i podatek VAT zostałby odprowadzony w grudniu, ale tak nie wynikło z tego, że musimy to ująć w 2023 roku. I dział 852, rozdział 852-95, zwiększenie w planu wydatków o 400 tysięcy złotych, zmniejszenie o 400 tysięcy złotych planu wydatków na dotacje dla stowarzyszeń, ponieważ stowarzyszenie, które prowadziło noclegownię, rozwiązało umowę i zadanie to z początkiem roku 2023 przejmuje MOPS i dlatego tutaj jest zmniejszenie, a zwiększenie jest o 404 250 zł planu wydatków na prowadzenie noclegowni przez MOPS. I teraz jeszcze ten projekt, dział 853, rozdział 853-95, zwiększenie o 286 800 zł planu wydatków na realizację projektu rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych. I jeszcze proponowane zmiany w projekcie uchwały budżetowej na 2020. Oczywiście wszystko komisja zaopiniowała pozytywnie, nie dodałam. Proponowane zmiany w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok
I tutaj jest, dodaje się w projekcie uchwały, dodaje się ustęp trzeci w brzmieniu. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w 2023 roku przez burmistrza miasta na kwotę 4 500 000 zł. Komisja zaopiniowała pozytywnie i tutaj jest jeszcze, wypracowała komisja załącznik numer 10 do uchwały budżetowej i jest tutaj utwardzenie alejek na cmentarzu ulica Kętrzyńska po oczywiście otrzymaniu uzgodnienia od konserwatora. Drugi punkt jest wykonanie parkingów przy ulicy Leśnej od strony tego lasku i wykonanie parkingu za szkołą sportową, za halą sportową szkoły podstawowej numer 7 od strony ulicy Sikorskiego. Następny jest budowa nowych miejsc parkingowych i chodnika przy ulicy Bohaterów Warszawy po drugiej stronie od dotychczas zrealizowanych prac, taka ślepa ulica od strony starej prokuratury. I następny punkt, wykonanie chodników na ulicy Sikorskiego między budynkami 8 i 10. I to wszystko, co wypracowała komisja w uchwale i zaopiniowała. Dziękuję. Jeszcze mogę jedno słowo. Ja serdecznie dziękuję członkom komisji, radnym, którzy uczestniczyli w pracach, panu skarbnikowi, panu burmistrzowi, że przyjął nasze wszystkie. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan skarbnik, proszę. Szanowni Państwo, ja jeszcze bym chciał tutaj omówić te uzupełnienia do projektu uchwały budżetu, które Państwo dzisiaj dostali. Są to w zasadzie dwie zmiany i dotyczą one, że zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 22 807 zł oraz wydatki budżetu miasta o tą samą kwotę 22 807 zł. Jest to związane z realizacją projektu, dalszą realizacją projektu Czyste Powietrze. I zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 629 739 zł z tytułu realizacji projektu Cyfrowa Gmina. To jakby uprzedzając, ten wydatek był w projekcie uchwały w sprawie wydatków niewygasających na w roku 2022. Zakładaliśmy, że uda nam się podpisać umowę z przetargu o zamówienie publiczne. Niestety no, ceny się rozjechały, nie udało się podpisać i w związku z powyższym nie można tego zadania umieścić w wykazie wydatków niewygasających. W związku z powyższym no, musi być siłą rzeczy wprowadzone do budżetu. O czym panie skarbniku informowałem ze względu na to, że to co mieliśmy też proponowane nie odpowiada naszym potrzebom. Sprzęt, który był w przetargu proponowany, tak naprawdę nie odpowiadał jakości, jakiej się spodziewaliśmy i nie generował oszczędności, o której wspominałem, jeżeli chodzi o prąd. Jeszcze chcę tylko dopowiedzieć, że te ponad 600 tysięcy są to środki w całości zewnętrzne, tak, że my własnych tutaj nie dokładamy. To znaczy problem polega na tym, że to nie będzie po dochodach, to będzie w przychodach jako środki niewykorzystane. Taka jest konstrukcja po prostu. Dziękuję bardzo. I otwieram dyskusję. Kto z pani panów radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Proszę bardzo, pani radna Elżbieta Zabłocka, później pan radny Darski. Przyznam się szczerze, że jestem trochę przerażona tym budżetem. Przerażona z tego względu, że mamy bardzo dużo, bardzo mocno rozjechane dochody bieżące i wydatki bieżące, czyli z naszych dochodów nie jesteśmy w stanie utrzymać gminy, co jest już troszeczkę no, takie niepokojące bardzo. Ale ja chciałam zgłosić wniosek, panie burmistrzu, i bardzo pana proszę o akceptację tego wniosku, być może jako autopoprawkę. Ponieważ no, w międzyczasie, kiedy już wypracowaliśmy na komisji wszystkie wnioski, dowiedziałam się, że tak jak mamy windę w przedszkolu numer 9, na którą przeznaczyliśmy pieniądze, w takiej samej sytuacji jest przedszkole numer 2, które też musi co roku zgłasza windę do szczegółowego przeglądu, za który płaci naprawdę niemałe pieniądze, bo to jest około 12 tysięcy. A nowa winda kosztuje 60 tysięcy i
nie wiadomo, czy przejdzie ta winda homologację, tak? A więc myślę, że zasadne byłoby, żebyśmy w tym budżecie jeszcze zamieścili właśnie dodatkowo windę w przedszkolu numer 2. Moja propozycja jest taka, panie burmistrzu, żeby zdjąć te 60 tysięcy na razie z VAT-u, ponieważ to jest i tak płynne, nie wiemy, ile za VAT będziemy musieli zapłacić, czy wystarczy nam, czy nie wystarczy, czy będziemy musieli te pieniądze dołożyć, czy też nie. Ale myślę, że wydawać 12 tysięcy i nie wiedzieć, czy winda będzie dalej do użytku, a wydać 60 tysięcy na nową, to naprawdę jest bardzo zasadne. Tak, to jest winda, panie burmistrzu, do transportu żywności. Obiady są przywożone, proszę państwa, w BMR-ach, nie są przywożone w plastikach, a więc niestety panie normalnie do każdej sali muszą te BMR-y dostarczyć, a no nie czarujmy się, to nie jest lekkie, bo samo to, że jest to termos, to nie jest garnek, to jest termos, który musi trzymać temperaturę. A więc jeżeli stwierdziliśmy, że jest to bardzo zasadne w przedszkolu numer 9, to myślę, że równie dobrze w przedszkolu numer 2 też powinniśmy te pieniążki przeznaczyć. I moja propozycja, to jest mój wniosek, żeby przesunąć pieniążki z VAT-u i na windę dodatkową w przedszkolu numer 2. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Darski. Szanowny panie przewodniczący, wysoka rada, panie burmistrzu. Dziękuję za ujęcie w budżecie tego przystanku dla busów międzymiastowych. Mam pytanie, czy on będzie zrealizowany, jak już budżet będzie zatwierdzony zaraz, prawie zaraz, czy przed następnym sezonem zimowym, no bo najlepiej było, żeby jak najszybciej, to jest raz. A drugi temat to jest takie coś, ja to zgłaszałem na komisji budżetowej, że jest wykonany projekt na pomosty na Jeziorko Mleczarskie. 10 tysięcy wydano na projekt, kosztorys opiewał na 260 tysięcy. Czy jeszcze następny sezon turystyczny, to w kategoriach infrastruktura sportowa i turystyczna, czy następny sezon będą wisiały te tabliczki, że tam może nie wchodzi, bo niebezpieczy, czy to się da szybko zrobić i jak to się da zrobić, czy się pozyska na to pieniądze? Mi się wydaje, że trzeba jak najszybciej to zrobić, to nie, tym bardziej, że mówi się, że to obciąży dodatkowo budżet, ale przecież cena wykonania tych pomostów w roku 2024 będzie, podejrzewam, że w związku z inflacją zdecydowanie wyższy. Mi się wydaje, że trzeba na tym się zastanowić i to wykonać w tym roku. Takie zresztą były deklaracje pani kierownik, jak ja pytałem na którejś tam sesji, że projekt jest i to jest do wykonania w 2023. Także w tym temacie bardzo proszę. Czy ktoś jeszcze z pań? Proszę bardzo, pani radna Elżbieta Zawodzka. Ja jeszcze jedno mam pytanie odnośnie inwestycji, którą planujemy w mieście, a mianowicie odnośnie stadionu. Ponieważ napisałam interpelację w tej sprawie i dostałam taką bardzo, no nie wiem jak to nazwać, tą odpowiedź nawet, ale chciałabym się dokładnie dowiedzieć, panie burmistrzu, w jakiej formie będzie ten stadion robiony. Chciałabym się dowiedzieć również, no ale pan wie, w jakiej formie planuje pan ten... Tworzony jest program funkcjonalno-użytkowy, więc w sytuacji, kiedy będę miał ten program, będę mógł do niego zgłosić uwagi i sprawdzić, w jakiej to będzie formie. Na razie podaliśmy dla pani w interpelacji, w jakim to ma być standardzie klasowym Polskiego Związku Lekkoatletycznego i to jest jakby ta informacja bardzo ogólna. Co do szczegółów nie jestem w stanie w tym momencie cokolwiek powiedzieć. No to teraz tak, moje pytanie jest takie, jakie koszty będzie niósł dla miasta stadion z czwartą klasą lekkoatletyczną? Takie same jak z trzecią, przepraszam, z piątą, na pewno mniejsze niż z trzecią. Tak, to jakie konkretnie, panie burmistrzu?
Jaką, no panie burmistrzu, jeżeli pan planuje inwestycje. Nie będą większe niż obecnie. Dziękuję. Nie, to nie, wcale nie, nie to, że nie będą większe, panie burmistrzu, bo potrzebne są homologacje co parę lat. I chciałabym się dowiedzieć, jaką nawierzchnię państwo planujecie i jaką, co ile lat dana nawierzchnia, którą wy planujecie, będzie musiała przejść homologację. Planowanie nawierzchni jest na etapie przetargowej i na etapie specyfikacji przetargowej. Dalej powtarzam, jesteśmy w trakcie tworzenia programu funkcjonalno-użytkowego, czyli w jakikolwiek sposób jest to tak naprawdę założenie do projektu, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć na tak szczegółowe pytania, co już wcześniej powiedziałem. Dziękuję. A jeszcze mam pytanie, w takim układzie państwo tworzycie no, program jakiś tam użytkowy, znaczy no ale no. Pan jest inicjatorem tego i chciałabym się dowiedzieć, na jakim etapie planujecie państwo zagospodarowanie Murawy, czyli czy cokolwiek jest planowane na Murawie, a więc nie wiem, nawodnienie, wymiana, renowacja, cokolwiek na Murawie, która jest na stadionie. Mariusz, nie będę odpowiadał na pytanie, jak powiedziałem, że sprawy techniczne dopiero jestem w stanie powiedzieć, będę miał informacje. No nie odpowiem pani nic dzisiaj na temat stadionu. Panie burmistrzu, ale ja za chwileczkę muszę podnieść rękę nad przeznaczeniem pieniędzy na stadion. Więc proszę ja oddzielnie wiem. Głosować, jeżeli pani złoży taki wniosek i zdecydujecie się nie przyjąć tych pieniędzy na stadion. Ja nie mam z tym problemu. Ja poinformowałem trzykrotnie, już powiedziałem, że od strony technicznej nie odpowiem pani, bo jakąkolwiek deklarację złożę, może być nieprawdziwa. A ja nie chcę mówić nieprawdy. Wolałbym powiedzieć prawdę w sytuacji, w której będę miał program funkcjonalno-użytkowy, na którym będzie pracować firma. Dostanę taki program do analizy. Myślę, że wtedy też się spotkamy z państwem radnymi. Jak mówiłem, przy wielu rzeczach chcę się spotykać i spokojnie mówimy sobie wszelkie szczegóły. Tylko tyle. Dziękuję. Ale panie burmistrzu, jaki sens, powiem pan, jaki jest sens, jakie jest zapotrzebowanie na czwartą klasę lekkoatletyczną naszego stadionu w naszym mieście, jeżeli większość dzieciaków czy większość mieszkańców, bo nie twierdzę, że niepotrzebna jest przebudowa bieżni, jak najbardziej jest potrzebna, tylko tyle, że u nas w większości mamy nastawienie na piłkę nożną czy piłkę ręczną, na którą mamy halę. I teraz większość dzieciaków używających tak naprawdę stadionu potrzebuje porządnej murawy. Nie potrzebuje wysokiego standardu bieżni, żeby było to stadion czwartej klasy lekkoatletycznej. Bo u nas ani nie mamy żadnych, nie wiem, ogromnych rozgrywek, które tutaj są. No ja wiem, że pan za chwileczkę odpowie, że wtedy będzie można, że teraz nie można, tak? Ale tak naprawdę komu ma to służyć, panie burmistrzu? My tworzymy stadion dla naszych mieszkańców i to oni powinni móc z tego korzystać. A jeżeli my stworzymy na razie stadion lekkoatletyczny, zapomnimy o murawie, to przez ileś lat, no panie burmistrzu, pan mi odpisał, że nie jest na murawę nic nie jest planowane. Na murawę, ja to dostałam w swojej odpowiedzi na interpelację. Chciałbym zapytać, jakie pani ma informacje od klubu sportowego, klubów sportowych korzystających z naszej murawy z całej Polski, przyjeżdżających na turnusy, o klasie murawy i w jaki sposób ta murawa jest traktowana przez te kluby, w jaki sposób jest utrzymywana, bo ja taką informację mam i dlatego też na poziomie już projektu, który jest starym projektem, który jest właśnie przerabiany, bo on jest nieadekwatny do obecnych warunków, nawet techniczno-sanitarnych i bezpieczeństwa i prawa budowlanego, on jest nieaktualny na tyle, że trzeba to przeprojektować. Na ile pani ma świadomość, czego tak naprawdę brakowało na tym stadionie, bo nie brakowało bardzo dobrej jakości i bardzo wysokiej klasy murawy, która będzie musiała mieć nawodnienie i odwodnienie, to jest jakby podstawą, co jest jakby logiczne. I brakowało przede wszystkim części sanitarnej, oświetlenia, poważnych trybun, poważnego zadaszenia trybun. Ten zakres, o którym od dawna głośno się mówi. Natomiast ja nie mogę wejść w szczegóły techniczne, co ile będzie kosztować, w jaki sposób to będzie wyglądać, bo to wszystko, powtórzę jeszcze raz, wykaże nam program funkcjonalno-użytkowy i wstępny kosztorys, który państwu przedstawię, więc uważam, że w tym momencie ja już więcej nie dodam, no może pani snuć tutaj wypowiedzi, komu to jest potrzebne, komu niepotrzebne. Ja uważam, że jakiekolwiek rozszerzenie
możliwości trenowania jakiegokolwiek sportu jest tylko z pozytywem dla mieszkańców, a zwłaszcza młodych mieszkańców. Sami jesteśmy świadomi, skąd pochodzą różni olimpijczycy i różni mistrzowie świata z małych miejscowości, w których właśnie taka sytuacja pozwoliła na takie trenowanie. Ja uważam, że wolałbym za 20 lat spotkać się z panią, uśmiechnąć się do pani i powiedzieć, a nie mówiłem, i spotkać się z jakimś nowym mistrzem olimpijskim, niż zaniechać teraz jakiekolwiek budowy lepszej infrastruktury sportowej, jeżeli pozyskaliśmy na to 95% finansowania, i zostawić to tak naprawdę samemu sobie i pomyśleć tylko o tym, że mamy trenować tam piłkę nożną i pobiegać sobie po jakiejś jednej lepszej, gorszej, może najlepszej, może najmniej lepszej bieżni. A jeżeli chodzi o klasowość stadionów, tak naprawdę docelowo i powiem też, przyszłościowo może się okazać, że w sytuacji, w której chciałoby się zrobić nawet jakieś zawody sportowe, jakiejkolwiek klasy, mówię na poziomie ponadszkolnym, bo to jest jakby jasne, dla szkół to wystarcza i taki oczywiście stadion, choć nie uważam, że dzieci są szczęśliwe z biegania po tym terenie. Ale jeżeli chcielibyśmy zrobić jakieś fajniejsze rozgrywki, a myślę, że nieraz będziemy chcieli, czy ewentualnie zawody lekkoatletyczne, lub ewentualnie trenować nasze dzieci, również z poziomu miasta, gminy i powiatu, ja powiem wprost, trudno, żeby stadion pracował tylko dla samego miasta. Jesteśmy tego świadomi, że mogą z niego korzystać wszyscy, którzy chcą. Chcemy, żeby te rozgrywki były jak najbardziej szerokie. Chcemy, żeby jak najwięcej młodzieży angażować, bo chyba w tym kierunku idziemy. Chyba idziemy w kierunku takim, aby było jak najwięcej dostępne na miejscu, aby można było w jak największej ilości korzystać. I powiem szczerze, sam stadion jako teren generuje minimalne koszty w stosunku do też tak naprawdę sprzątania, nawadniania, czyszczenia, chodzenia i dbania o stadion, który jest złej jakości, który przy kontrolach za każdym razem jakieś poprawki w budynku socjalnym. Tak naprawdę zastanawiam się, czy trybuny jeszcze powinny być w ogóle dopuszczone do użytkowania, bo nie uważam, że są w stanie do końca pozwalającym, więc mówię to wprost, za 2-3 lata, gdybyśmy nie zrobili tam nic albo nie próbowali zrobić nic, to prawdopodobnie ten stadion byłby zamknięty. Po prostu zamknięty dla wszystkich ze względu na problemy techniczne. Nadzór budowlany mógłby wkroczyć. To tak z mojej strony i naprawdę ciężko mi się wypowiadać na temat szczegółów. Myślę, że dość jasno i uczciwie powiedziałem, że te szczegóły poznamy w sytuacji, w której będzie program użytkowo-funkcjonalny, w którym będziemy mogli naprawdę siąść, spokojnie porozmawiać, kiedy będziemy znali kosztorys i wtedy, jeżeli będzie miała pani sugestie, czy którykolwiek z radnych, bo możliwe, że dotyczy to grupy radnych, może się pani wypowiada w imieniu kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset osób, nie jestem tego świadomy, ma pani do tego prawo, to wtedy siądziemy i na ten temat porozmawiamy. Myślę, że warto będzie zaprosić również kluby sportowe, aby wyraziły swoją opinię, liczę, że pozytywną, albo określoną wspólnie, w jaki sposób chcemy, w którym kierunku iść. Oczywiście zakresu dowolnie, maksymalnie nie możemy zmieniać, bo pewne fundusze pozyskaliśmy na w miarę określony cel. No trudno, jeżeli uzyskałem na stadion związany również z lekkoatletyką, to nie wiem, to wybuduję obok, nie wiem, restaurację. No wiadomo, że nie. No wiem, o co chodzi. Dziękuję. Pan radny Starzy, jeszcze panie, no ale to już proszę potraktować ostateczną odpowiedź tutaj. Ja tylko mam pytanie, panie burmistrzu, ponieważ pan już tworzy jakiś, zresztą przed chwileczką pan powiedział, że jest przeprojektowywane, czyli nie wiem, to znaczy, że jakiś projekt był, ale chciałabym się dowiedzieć z kim, z jakimi osobami z naszego świata sportu, bartoszyckiego świata sportu, a mamy ich naprawdę bardzo dużo i nauczycieli i ludzi trenujących, z kim pan w ogóle rozmawiał na temat tego, co w Bartoszycach jest potrzebne na stadionie? Z nazwiska? Z funkcji? Czy tak z czego? Poproszę, tak poproszę. Nie zrobię tego, ponieważ to są rozmowy moje, nie pani. Jeżeli pani będzie w nich uczestniczyć, będzie pani mogła wymienić nazwiska. Z wieloma prezesami, wiceprezesami różnych klubów, z osobami, które funkcjonują na poziomie sportu, biegania również na terenie miasta, z osobami, które interesują się sportem. Rozmawiałem z UEFistami z różnych szkół. Nie będę wymieniał nazwisk. Po prostu nie będę. A wie pani dlaczego? Bo te osoby mogą sobie na przykład tego nie życzyć, żeby być na świeczniku i pytane przez panią, czy ze mną rozmawiały. Dziękuję serdecznie. Kończmy już to. Proszę bardzo, jeszcze pan radny Sarzyński.
Rozmawiamy i pani nie będzie tutaj komentować, że z kimś nie rozmawiałem, bo pani tego nie wie. Jeżeli pani nie wie, więc pani nie może powiedzieć, że nie rozmawiałem. To pani może myśleć, że nie rozmawiałem, bo z panią nie rozmawiałem. Teraz rozmawiam. Dziękuję. Proszę, panie radny. Ja sam jestem sportowcem i popieram wszelkiego rodzaju inicjatywy. Ale panie burmistrzu, nie wiem, czy nie należałoby po prostu zmienić troszeczkę kolejności. Najpierw porozmawiać z radnymi, przekonać ich do swoich wizji, a nie stawiać ich w takiej sytuacji jakby zakładników budżetu. Bo mimo wszystko, że to jest te 95%, to i tak jeszcze z tych 95%, czyli zostaje 5%, te 5% można byłoby równie dobrze przeznaczyć na inne cele, które są w mieście bardzo potrzebne. Dziękuję. Dobrze, czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan sekretarz. Szanowni państwo, panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna rado, szanowni mieszkańcy, ja akurat też rozmawiałem ze środowiskami tutaj sportowymi, nie powiem z nazwiska z kim, ale są, po prostu powiedzieli nam krótko, trzymają kciuki, żeby ten stadion powstał, zostało to zrewitalizowane, bo w tej chwili, krótko mówiąc, podjeżdżając pod stadion, wchodząc przez bramę, to uchowaj się, Panie Boże, co tam się dzieje. Jeżeli państwo nie korzystają z stadionu, proszę się przejść, zobaczyć, jak to wygląda. Jest po prostu, co tu dużo nazywać, wstyd kogokolwiek zaprosić na jakikolwiek mecz. Już nie mówię o klasie okręgowej, bo tu chłopaki są przyzwyczajeni do takich warunków, ale jeżeli coś kogoś wyższego, żeby nam na jakiś sparring zrobić coś innego, czy pobiegać na tej bieżni, po prostu naprawdę uchowaj, Panie Boże, od tych warunków, które tam są. Jeżeli my w tej chwili dostajemy 95% dofinansowania i nie zrobimy tego, to na koniec kadencji naprawdę mieszkańcy podziękują wszystkim, którzy głosowali przeciw. Nie ma możliwości, żeby zagłosować przeciw. Ja jako radny, gdybym był radnym, wcale bym nie podejmował dyskusji, mamy 90% dofinansowania. Dwiema rękami i nogami bym zatem był, żeby to po prostu zrobić. Odnośnie co tam będzie w szczegółach, to będzie na to czas. Jest czas na to, jeżeli nie przyjmiemy tego w budżecie, nie będziemy mieli w przyszłym roku o czym dyskutować w ogóle. Będziemy musieli to dofinansowanie złożyć wniosek, że rezygnujemy z dofinansowania i nigdy więcej w życiu pieniędzy na to nie dostaniemy i będziemy mieli to, co nam zostanie. Będziemy chodzić z konewkami, podawali trawę, ewentualnie inne rzeczy jeszcze robili tam z grabiami. Tak jak do tej pory taki mały pierdolnik, jest to, to dużo mówić po męsku. Przepraszam za słownictwo nieetyczne na urzędnika, ale w tej chwili mam po prostu taką... Tak mnie po prostu dyskusja tutaj do tego stopnia doprowadziła, że dziękuję bardzo i myślę, że tu więcej dyskusji nie powinno być na ten temat, czy robimy to, czy nie robimy, bo też były przeciwne głosy na temat budowy hali sportowej, niepotrzebna komu, na co, a w tej chwili się dostać na terminarz do hali sportowej, to po prostu trzeba mieć naprawdę szybko się zgłaszać. Dziękuję. Pani radna Wapisarska, proszę. Szanowni państwo, ja nie wiem, bo w sumie chciałabym tylko powiedzieć jako radna, że to nie jest kwestia tego, panie burmistrzu, panie sekretarzu, tak mi się wydaje, że to chodzi o to nie co robimy, tylko w jaki sposób robimy i te wszystkie emocje, które są tutaj wywoływane są po prostu zupełnie jakby niezrozumiałe. My po prostu nie mamy nici porozumienia i tu chciałabym, żeby to było wybrzmiałe, że wszystko na ostatnimi czasy, co się robi, to nie jest kwestia, co się robi, tylko jak się robi. I nie wiem, czy mnie tu radni popierają, ale widzę, że kiwają głowami, więc miałabym taką prośbę, żeby było więcej współpracy, negocjacji, czy też rozmów tak zwyczajnie z nami, nie na takim forum, że się będziemy przepychać, tylko tak zwyczajnie po ludzku. Dziękuję. Proszę, panie burmistrzu. Jeżeli pani nie odczuwa nici porozumienia, pani radna, to bardzo mi przykro. Uważam, że nicią porozumienia jest również projekt budżetu, przy którym pracowaliśmy
my, a Państwo na Komisji Budżetowej mogli zadać wiele pytań. W sytuacji, kiedy były wątpliwości, też to można było zrobić. Albo mnie bezpośrednio ściągnąć. Ja wiem, że nie zawsze mam możliwości przybycia, ale jeżeli była sytuacja tego typu, że trzeba było to przedyskutować, można to było przedyskutować. To jest po pierwsze. Po drugie, powtarzam, tu mleko się nie rozlało. To są, przepraszam, otrzymaliśmy dofinansowanie, które będziemy realizować w formule Zaprojektuj Wybuduj. Do czasu otrzymania projektu programu użytkowo-funkcjonalnego wszystko, co jest możliwe, możemy zmienić. I o czym powiedziałem na początku tej dyskusji wywołanej, że będziemy rozmawiać i chciałem również z Państwem i ze środowiskami sportowymi się spotkać. Powtarzam, jakby to nie wybrzmiało jeszcze raz. Więc nie widzę sensu rozmawiać o czymś, nad czym będziemy dyskutować spokojnie w sytuacji, kiedy mamy nad czym dyskutować, czyli przyjętymi tak naprawdę założeniami budżetowymi na 2023. Ja w momencie, w którym tych założeń nie przyjmujecie, to ja tak naprawdę powinienem w ogóle nie mówić nic, no bo o czym? Nie mam pieniędzy w budżecie zaplanowanych, nie realizuję nawet programu funkcjonalno-użytkowego. No o tym cały czas mówię i jakby z tego to wynika też, w jaki sposób będziemy to realizować. Tak jak powiedziałem, przy sytuacji spraw różnych, gdy mówiłem również o budżecie i projekcie budżetu, wspominałem, że chcę z Państwem jak najwięcej rzeczy konsultować, że to się zaczęło sprawdzać w bardzo dobry sposób. I jeżeli ja słyszę w tym momencie od Pani, że nie ma nici porozumienia, kiedy dyskutujemy nad problemami, kiedy te problemy są omawiane, kiedy łącznie z umowami, o których wspominaliśmy po sesjach, pozostawaliśmy i rozmawialiśmy nad taką umową związaną z tym, nad taką, co sobie wyjaśniamy, co próbujemy robić i udoskonalić, no to bardzo mi przykro. Ja uważam, że z bardzo dużą częścią radnych mam bardzo dużą nić porozumienia, a jeżeli ktoś się czuje wykluczony, no to jest mi z tego powodu bardzo przykro. Nie robię tego na pewno ze swojej strony umyślnie. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Niebijęta. Ja bardzo prosiłabym tylko może pani burmistrzu, żeby pan nie unosił się tak bardzo, bo my po prostu każdy z nas wyraża swoją opinię. I ja kiwałam głową nad tym, co koleżanka Ewa mówiła, bo też odczuwam, że no nie każdy radny dokładnie wie o zamiarach pana burmistrza. Chodzi o to, że moglibyśmy na przykład jakąś informację na maila dostać, że na przykład jest jakieś spotkanie, że jakieś propozycje, może od nas mailowo jakieś jeszcze sugestie moglibyśmy przekazać. Ale chciałabym jeszcze jakby dopytać i w kwestii stadionu. To nie jest tak, że na przykład ja nie jestem, broń Boże, przeciwna takim inwestycjom, bo moja rodzina też jest jakby mocno usportowiona, może niekoniecznie ja. I wiem, że jest potrzeba posiadania w naszym mieście, w naszym powiecie takiego stadionu z prawdziwego zdarzenia. Natomiast trochę to też jest takie dziwne i może dla wielu mieszkańców, że przy takim zadłużeniu naszego miasta, przy takim deficycie, aż 8 milionów na stadion przeznaczamy. Ale tutaj padła bardzo ważna informacja, że 95%, no właśnie może my nie rozumiemy pewnych kwestii, 95% to jest dofinansowanie. Panie burmistrzu, 95% uzyskujemy dofinansowania, tak? Ale to 8 milionów to jest 5% od nas? Jak to jest? Właśnie jak my... Jako zadanie na następny rok przeznaczone. Z tego to jest nasze 5%. Zaangażowania. I to trzeba by właśnie jakby głośno powiedzieć nam wszystkim, tak? Żeby mieszkańcy też to rozumieli. Szanowni Państwo, no ciężko mi w tym momencie wykazywać pełne zaangażowanie. Wykazywaliśmy też formę jakby pieniędzy przeznaczonych na projekty. To, co się umówiliśmy, drodzy Państwo, przy tworzeniu budżetu, poza poprawkami, które w jakiejś tam części Państwo dorzucili i na które potraktowałem jako autopoprawki, bo na przykład dach na hali sportowej SP1, gdzie on już się zawala, 400 tysięcy, ciężko będzie pozyskać pieniądze zewnętrzne, rozumiem, choć nie mówię, że szkoła nie może próbować. Natomiast Państwo tam przeznaczyli 400 tysięcy i tam nie ma pozyskanych obecnie pieniędzy. Na stadion jest przeznaczone ponad 15 milionów złotych.
16 milionów złotych, w tym pozyskane ponad 15 milionów złotych. Czyli nasz wkład własny 800 tysięcy złotych na 2 lata realizacji projektu przy 16-milionowym zaangażowaniu państwa tak naprawdę. Więc my tak naprawdę nie powinniśmy rozstrzygać, ale powtarzam wprost, rozstrzygajmy te problemy techniczne, o czym mówiłem, tylko róbmy je wtedy, kiedy mamy nad czym rozmawiać. Bo jeżeli ja nie mam programu funkcjonalno-użytkowego, powtarzam, to my możemy sobie debatować o marzeniach moich, pani Elżbiety, pani Ewy, pana Ryszarda. Naprawdę to nie na tym to polega. Chciałbym i co mówiłem i deklarowałem w swojej wypowiedzi, że chcę rozmawiać w tym momencie, kiedy miał zarys tego programu funkcjonalno-użytkowego. Siądziemy, weźmiemy środowiska sportowe, zainteresowanych radnych, bo może nie wszyscy są bardzo zainteresowani, to też jest prawda, nie każdy jest zainteresowany każdym tematem i siądziemy przy tym. Ja naprawdę nie mam z tym najmniejszego problemu. Co do mojego decydowania czy spotkań, mi ciężko też angażować państwa we wszystkie moje procesy decyzyjne. Po pierwsze, każdy czymś się interesuje, po drugie, jakbym zajmował się jeszcze, przepraszam uczciwie, poświęcał czas na to, żeby tłumaczyć każdą swoją decyzję, których wydaje dziennie no sporo, no to szczerze zaburzyłbym sobie tryb pracy bardzo mocno, a prawdopodobnie stałbym się w pewnym momencie człowiekiem niewydolnym do podejmowania decyzji, jeżeli bym je wszystkie próbował analizować przez pryzmat wielu głów i tłumaczyć za każdym razem. Proszę się nie obrazić, to jest jakby każdy wie, kto zarządza jakimś środowiskiem, czy zarządza jakąś organizacją, to wie dokładnie, że procesy decyzyjne czasami zapadają bardzo szybko i konsultacje, i oczywiście wynikają z doświadczenia, wynikają z błędów, które się wydarzają, z określeń ryzyk, to jest jakby logiczne, tak? Każdy z nas w jakiś sposób, no nie każdy, ale wielu z nas zarządzało jakąś grupą osób, czy inwestycjami, czy innymi środowiskami, tak? Więc to jest proste, że nie da się o wszystkim państwa poinformować, co ja w danym momencie robię. No to tak jakbym sprawozdania codziennie musiał godzinne pisać po zrealizowaniu dnia swojego roboczego, który jest czasami nawet nie 8 godzin, na wielo dłuższy, tak? Trudno, żebym też mówił o procesach decyzyjnych, które zapadają, przepraszam, w nocy. Się śmieję, bo budzę się nad ranem i siedzi mi w głowie coś, nad czym się zastanawiałem przez pół dnia, bo czasami są to sprawy bardzo zawikłane i jakoś w sposób je rozstrzygam, a czasami decyduję w ciągu kilku sekund przez doświadczenie, o którym państwu mówiłem, jak i państwo posiadają te doświadczenie. Więc na tym polega praca organu wykonawczego, że wykonuje. Państwa pracą jest oczywiście ustalać, co ja mam wykonywać. Konsultować możemy te większe tematy, i o czym już mówiłem i co deklarowałem. I cieszę się, że myślę, że ta deklaracja będzie przyjęta. A nie, tak jak powtarzam, nie będę w stanie przedstawić czegoś, jeżeli nie mam założeń technicznych. Moje wizje, które mógłbym teraz przedstawiać, kompletnie nie mają znaczenia, ponieważ one będą zbite, rozbite przez realia, tak? Realia prawne, realia sportowe, realia środowiskowe, realia związane z opiniami różnymi, również ze Związku Polskiego Związku Lekkoatletycznego. Mamy tego świadomość, każdy, kto gdziekolwiek widział jakąkolwiek inwestycję sportową, a taką mieliśmy w ostatnich latach bardzo dużo związaną nawet z naszą halą sportową, to wie dokładnie, jakie to jest tak zwane przechodzenie etapu po etapie i jak wygląda ten proces pierwszy, podstawowy. Oczywiście nie mówię, że nie chciałbym konkretnego i powiem wprost, dążę do tego 4A, tak? Dążę do tego, ale jeżeli państwo się zdecydują, że tam ma być piąteczka, na której będziemy mogli robić zawody międzygminne, to możemy i taki stadion zrobić, tylko uważam, że to nie ma najmniejszego sensu, bo budowa tego typu stadionu, gdzieś tam wstępne obliczenia mam, nie wykorzystamy nawet pełnej dotacji, którą otrzymaliśmy. Więc dlaczego nie zrobić coś za pieniądze, które posiadamy, otrzymane z zewnątrz, porządnego na wiele, wiele lat. Jeżeli pozmieniają się standardy, to okaże się, że na przykład klasa piąta w pewnym momencie zostanie przeniesiona do zasady, jak powiedziałem, zawodów międzygminnych, a może się okazać, że tylko miejskich. Nie wiem, po prostu musimy mieć świadomość, że rozwój dziedziny sportu idzie do przodu i uważam, jeżeli coś budujemy na lata, to nie powinniśmy się cofać. Dziękuję. Pani radna Grażyna Baranowska. Ja trochę, żeby podsumować, każdy z nas jest za tym, żeby stadion był wyremontowany, zrobiony, bo rzeczywiście, tak jak powiedział pan sekretarz, tam niedługo nikt nie wejdzie. Tutaj chyba jest sprawa właśnie na tej konsultacji, żebyśmy mogli się spotkać i wtedy
kluby sportowe, radni, zainteresowani, mieszkańcy, którzy się pasjonują sportem, a wiemy, jak wielu mieszkańców biega po naszym mieście, żeby właśnie się spotkać i wypracować taki projekt, który będzie służył mieszkańcom w pełni zasadnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pan radny Azarowicz. Panie przewodniczący, stawiam wniosek o zakończenie dyskusji, ponieważ ten temat spokojnie, ponieważ ten temat zaczyna się rozmydlać i on prowadzi do niczego. Także proszę poddać wniosek o budżecie pod głosowanie. Dziękuję. No jesteśmy na sesji budżetowej, to jeszcze są pytania. Będziemy kończyć oczywiście, bo ja rozumiem, że tu się już wyczerpuje temat powoli, ale być może jeszcze będą jakieś wnioski. Znaczy ja tak troszeczkę temat zmienię. Pan Puszka, a później pan Serzyński jeszcze. Proszę, panie Jarosławie. O, proszę bardzo, panie radny. Ja nie wiem, jaki jest budżet państwa, ale w związku z tym, że bardzo zabiegamy o te KPO, to ten budżet nie jest w dobrej kondycji. I wzorem subwencji oświatowych może dojść do takiej sytuacji, że jeżeli nas nie będzie stać, a KPO nie otrzymamy, to zaczną ciąć od takich inwestycji jak ta. I będziemy musieli dofinansować budowę stadionu. I tego się obawiam, dlatego najprawdopodobniej będę głosował przeciw. Dobrze, taka trochę kasandryczna wizja. Proszę bardzo, pan radny Puszko. Ja mam pytanie zupełnie z innej beczki. Chodzi mi o właśnie inwestycje związane z modernizacją dróg, bo to mieszkańców bardzo interesuje. Tutaj mamy tylko jedną ulicę Andersa w budżecie uwzględnioną. Czy są jakieś środki w rezerwie na przyszłe modernizacje i czy został przygotowany jakiś harmonogram modernizacji właśnie ulicy w naszym mieście, bo to mieszkańców bardzo interesuje. A nie ma tutaj żadnych takich informacji, tak? Mamy tylko jedną ulicę, no a jak uda nam się pozyskać jakieś środki finansowe, czy mamy po prostu środki też zabezpieczone? Ile planujemy właśnie w przyszłym roku wyremontować ulic? Bo to powinno być. Powinniśmy proszę to uwzględnić. Bardzo, proszę bardzo, pani radna Machniewska. Ja mam pytanie do pana skarbnika. Proszę mi powiedzieć, ile wynosi dzisiaj obsługa długu właśnie i o ile wzrosła, jaka była dynamika do roku poprzedniego, tak? I czy jest pan w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądała dynamika wzrostu obsługi długu miasta? Dziękuję bardzo. Proszę państwa, więc praktycznie dług roku 2022 i dług roku 2021 jest praktycznie taki sam, może tam niewielka różnica jest, natomiast wzrost jest ponad dwukrotny. To, ale to oczywiście zdajemy sobie sprawę wszyscy, z czego to wynika. Natomiast wróżyć na następny rok, no wszyscy myślą, że będzie lepiej, ale może być to poziom tego roku, czyli ponad, my na razie mamy 1 000 000, tam bodajże chyba 850 zabezpieczone odsetki, może się zmieścimy w tym, to zależy jak, no zależy od stóp procentowych, tak, generalnie. I tyle, no, zobaczymy. Ciężko mi powiedzieć naprawdę, ale to nie liczmy, że to będzie mniej niż 1 000 000, podejrzewam 800 tysięcy. Dobrze, ktoś jeszcze z państwa chciałby, pan burmistrz, proszę. Rozumiem pytanie pana radnego Jarosława Puszko, bo ono jest bardzo zasadne. Natomiast w założeniach budżetowych i w projekcie budżetu określamy też zadania, które dostały dofinansowanie. Tak się też przez jakiś czas umówiliśmy, że chcielibyśmy wykazać najpierw te, które mamy pewne dofinansowanie, które jakby jest jasne. Wiadomo, bo państwo też przeznaczają część pieniędzy na zakres dróg wojewódzkich, to wynika z tej decyzji swego czasu z budową mostu, to jest jakby jeszcze końcówka tych kwot i
to, co mogę powiedzieć. No i co część państwa radnych o tym dokładnie wie, jest i miałem okazję spotkać się z projektantem bardzo wstępnie, żeby też nie było, drodzy państwo, projektantem wyznaczonym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w temacie modernizacji części ulicy Nowowiejskiego. Mówię części, bo kwoty, które tutaj przeznaczamy, nie pozwolą na zrobienie na nowo czy wyremontowanie całej ulicy Nowowiejskiego. Zakres też wolę w tym momencie nie określać. Ja będę miał jakąś wstępną informację na początku stycznia i myślę, że państwu, chyba wielu osobom zainteresowanym tą ważną ulicą łączącą raz działki z miastem, a nie tylko działki, bo przecież i czyli mówię z centrum miasta, przepraszam, ale również i poszczególne tereny zewnętrzne i, że tak powiem, stwarzające czy niebezpieczeństwa, bo też to wielokrotnie omawialiśmy, związane z prędkością na tej ulicy przy zespole szkół podstawowych, szkoły podstawowej, zespół szkolno-przedszkolny numer 1 na ulicy Nowowiejskiego i te niebezpieczne skrzyżowanie z Żeromskiego, to jakby to jest też w zakresie opracowywania. Ja liczę na rondo tam oczywiście, natomiast i będę naciskał na to, by tam powstało rondo i myślę, że to wówczas też poprawi raz bezpieczeństwo, plus, co jest istotne, bo to też się widzi przy roztopach i przy innych rzeczach, również stworzenie, bo tam w dużej części tej ulicy nie istnieje do tej pory sieć deszczowa, o czym nie wszyscy państwo wiedzą w drodze wojewódzkiej, więc to też ma znaczenie, by ta sieć deszczowa tam powstała i by można było odprowadzać te wody opadowe i nie zalewało mieszkańców, tak, którzy wielokrotnie są tam zalewani. Czyli to jest jedna z inwestycji, która na pewno jeszcze będzie. Przynajmniej projektowanie, liczę na to, że rozpoczęcie w następnym roku. Z tym, że to nie będzie realizowane przez nas, tak, tylko mówię, że finansowane w dużej części przez nas, tak, bo mamy te przeznaczone miliony, które państwo przeznaczone, jeżeli przyjmiecie w projekcie budżetu. A jeżeli chodzi o pozostałe ulice, my na trzy ulice złożyliśmy, a teraz nie pamiętam, przepraszam, moi pracownicy chorują, które to były trzy również do tych dróg samorządowych, ale myślę, że powtórzyliśmy te ulice, które składaliśmy przez długi, długi czas. To się jakby nic nie zmieniło. Cieszę się, że jest projekt majowy, więc myślę, że w sytuacji, w której będziemy mieli następne rozdania i możliwości pozyskiwania środków, będziemy składać na wszystkie możliwe ulice, z których posiadamy projekty. I będziemy starali się też doprojektowywać, tak? Zobaczymy, na ile sobie pozwolimy, jak nam się ten rok będzie układał budżetowo. Sami dokładnie wiemy, że to jest zawsze dynamiczny, każdy rok jest bardzo dynamiczny i po pierwszym kwartale mamy jakby pewne informacje i pełne związane z czymś, po drugim już wiemy, na czym stoimy, w jaki sposób możemy dalej pracować. A zapomniałem jeszcze na coś odpowiedzieć, przepraszam, dla pana Witolda, przepraszam, związane z przystankiem na Placu Dworcowym. Tak, po przyjęciu budżetu jak najszybciej rozpoczniemy procedurę zapytania o, bo to musi być w formie zapytania o tą wiatę przystankową i zainstalujmy ją najszybciej, jak to będzie możliwe. To tak sobie przypomniałem, że było takie też pytanie. Co do pomostów, no nie mamy tego w budżecie, więc nie odpowiem, że mam to w budżecie i czy ja to włożę jako autopoprawki? Nie. Jeżeli chodzi o windę, też nie będę traktował jako poprawki. Jeżeli państwo chcą przegłosować, no to przecież jest państwa wola. Dziękuję. Proszę bardzo, jeszcze pani radna. Pani radna Machniewska, proszę. Panie burmistrzu i do pana również skarbnika pytanie. Proszę mi przypomnieć kwotę, jaką państwo przeznaczyliście na te fontanny, które rozpoczęliście budowę. Ma być ich, panie burmistrzu, ile? 5, tak? Fontanny. Fontanny. Czy to nie są fontanny? Jakie fontanny? Te na działkach. Ta na działkach. Co będzie na działkach przy torach budowane? Ja się już wypowiadałem. Jest to skwer. Tak, tak, jak najbardziej, bardzo proszę. Przepraszam. Jest to skwer Związku Harcerstwa Polskiego fundowany w 70% przez spółkę ZGO, a wsparty, jeżeli chodzi o budowę chodniczków, ciągów pieszych, które są dla nas potrzebne i tak naprawdę do pewnego raz skrótów, dwa korzystania z czystych, przepraszam, do tego, żeby czystymi nogami po czymś chodzić. To jest kwota, którą przeznaczyliśmy też na ławki, które tam będą, przeznaczyliśmy kwotę 9850 zł. Pozostała kwota i zakres jest w gestii ZGO. Z tego co wiem, jest tam planowana jedna mała
przelewowa fontanna w kształcie litery O. O tak powiem. Ja przepraszam, pociągnę ten temat, a ja rozumiem, że... Nie, rozumiem, no ale to pieniądze będą, przepraszam, no akurat ze spółki podległej, to ja rozumiem, że spółka podległa no nie ma, ma tak dużo pieniędzy, że już po prostu może sobie na takie ekstrawagancje pozwolić, tak? No to nie będą środki budżetowe. Czy jeszcze w sprawie budżetu ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Lidziński. Ja chciałem tylko dopytać, tutaj w projekcie budżetu w wielu punktach w jednostkach występuje zwiększenie wynagrodzenia o 500 zł pracownikom. Czy to dotyczy wszystkich pracowników danych jednostek, czy tylko zwiększenie wynagrodzenia osobom, które będzie to konieczne w związku z tym, że najniższa krajowa wzrośnie od przyszłego roku? Czy wszyscy pracownicy otrzymają tych jednostek zwiększenie o 500 zł? Zaplanowane w budżecie, czy tylko ci pracownicy, którym trzeba wyrównać do najniższej krajowej? Planowane było i określane w projekcie budżetu na każdego pracownika. Dziękuję bardzo. Widzę, że więcej pytań do projektu budżetu na 2023 rok nie ma. No oczywiście poza mną, tak? Pani radna Elżbieta Zabłocka, jak zdążyłem odnotować, wnosi, żeby w przedszkolu numer 2 uwzględnić w budżecie miasta na 2023 rok montaż windy w przedszkolu numer 2, jeśli dobrze rozumiem, na kwotę 60 000 zł, wskazując źródło jako środki pochodzące z... Proszę do mikrofonu. Z pieniędzy przeznaczonych na opłatę podatku VAT. Z pieniędzy przeznaczonych na opłatę podatku VAT. Ja tylko chciałbym powiedzieć tyle. Już usłyszeliśmy, że nie będzie to przyjęte przez autora projektu jako autopoprawka. Tylko chciałem powiedzieć tyle, że no, panie Elu, budżet, pani doskonale wie, rządzi się swoimi prawami. Radni składają wnioski do budżetu, i zresztą nie tylko radni, bo i mieszkańcy, grupy mieszkańców i tak dalej. Radni, którzy noszą się z zamiarem znoszenia wniosku, czy złożyli wniosek, a chcieliby jeszcze go tam w jakiś sposób poprzeć, czy wyeksponować, pojawiają się na posiedzeniu komisji budżetowej, która się zbiera kilkakrotnie. I w ten sposób przynajmniej no, jakoś można procedować. Ad hoc wrzucanie takiego pomysłu trochę utrudnia, powiem Państwu, decyzję Rady, choć nie chcę w to wnikać. Z obowiązku czuję się z obowiązku o tym powiedzieć. Niemniej bywały takie sytuacje, że na któryś tam posiedzeniach ubiegłej kadencji, gdy zresztą nie i poprzednich sesjach, bywały takie sytuacje, że na sesji Rady Miasta podejmowaliśmy decyzję o zmianie w budżecie ad hoc. Niemniej dobrze by było, żeby to była jednak propozycja taka wydyskutowana, przemyślana, szczególnie zaopiniowana przez Komisję Budżetową. Czy ma wpływ na to opinia Komisji Rio? No nie wiem. Chyba nie. Słyszymy, że nie. Dobrze, wobec tego Panie Elżbieta potrzebuje ten swój wniosek, prawda, w takiej treści. Panie Przewodniczący, każdy radny ma prawo w każdym momencie, do momentu zatwierdzenia budżetu, zgłosić swój wniosek. A ja nie neguję. W innych miastach, ale pan twierdzi, że u nas, że nie powinno tak być, że to ad hoc. Nie powinno tak być. Gdybyśmy mieli informację o tym, jakie są wszystkie wnioski spływające do budżetu, nie byłoby takiej sytuacji. Po drugie, nie zawsze można uczestniczyć w komisji budżetu. Ja w komisji, w których mogłam uczestniczyć, uczestniczyłam. A ponieważ dowiedziałam się dopiero o tej konieczności tej windy już po komisji budżetu, stąd jest mój wniosek na sesji Rady Miasta. A więc to nie jest, że ad hoc ktoś wrzuca, panie przewodniczący, a ma prawo ad hoc nawet wrzucić inwestycje, jeżeli znajdzie na nią środki. Dziękuję. No tutaj właśnie to jest zapis ustawowy konieczny, tak jest. Dobrze, proszę Państwa, wobec tego zrobimy w ten sposób, że wniosek pani radnej Zabłockiej jest znany. Rozumiem, że to powtarzać go nie trzeba.
Przegłosujemy. Kto z pań i panów radnych jest za wnioskiem pani radnej Elżbiety Zablockiej polegającym na wpisaniu do budżetu miasta na 2023 rok montażu windy w przedszkolu numer 2 na kwotę 60 tysięcy złotych z podaniem jednocześnie źródła jej finansowania. Proszę o głosowanie teraz. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Za 6 widzę, tak? Za 6, przeciw 3, 9 wstrzymało. Stwierdzam, że wniosek został, uzyskał akceptację i znajdzie się w budżecie miasta na 2023 rok. Następna sprawa, tutaj konsultowałem, mamy w załączniku numer 10 do budżetu miasta na 2023 rok wyszczególnione zadania do wykonania dla Zakładu Usług Komunalnych. Ale w związku z tym, że jest to jak jeden z załączników, 10, czyli stanowi integralną część projektu uchwały, wydaje się i po konsultacji uważam, że nie ma potrzeby głosowania oddzielnie tego załącznika. Traktujemy to jako, mówię, integralną część ustawy budżetowej i przechodzimy teraz do głosowania ustawy budżetowej na 2023 rok. Uchwały. Proszę? Uchwały. A później? Freudo, wysoką mierzę. Tak, oczywiście chodzi o uchwałę budżetową na 2023 rok. Pytam, kto z pań i panów radnych jest za. Proszę jeszcze, pan radny Karol Kapuścicki. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, bo tu wywiązała się dyskusja odnośnie stadionu i pan Ryszard tutaj też mówił, że różnie może zagłosować. Może to ten wydatek, może chcecie zagłosować oddzielnie, bo nie wiem. Nie. Dobrze, damy wyraz w głosowaniu. Podaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na 2023 rok. Proszę o głosowanie teraz znów ustawy. Przepraszam. To zmęczenie. Za chwilę ogłosimy przerwę. Kto jest za, przeciw, wstrzymuje się? Przy jednym głosie wstrzymującym się i jednym głosie przeciwnym. Uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Chodzi o projekt, chodzi o budżet już na 2023 rok. Może jeszcze odniesiemy się do i rozstrzygniemy wieloletnią prognozę pogody. Przepraszam. Tak, chodzi jeszcze o prognozę finansową i wtedy zrobimy po tym przerwę. Proszę bardzo, pani przewodnicząca, oddaję pani głos. Chodzi o opinię. Komisja zaopiniowała pozytywnie wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2036. Oczywiście po uwzględnieniu przyjętych zmian zaproponowanych tutaj w budżecie na 2023 rok. Ja tylko jeszcze tutaj mam zmianę w tym projekcie, w autopoprawce, więc tak, wprowadza się nowe przedsięwzięcie świadczenia usług komunikacji miejskiej na lata 2023-2026. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Informuję również państwa, choć już chyba przedtem informowałem, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie pozytywnie zaopiniowała tenże projekt uchwały. Przystępujemy do projektu uchwały, poddaję pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za lub przeciw lub się wstrzymuje w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bratoszyce na lata 2023-2036. Proszę o głosowanie teraz. Za 16, przeciw 1, wstrzymał się 1 osoba. Stwierdzam, że wieloletnia prognoza została przez Wysoką Radę podjęta. Punkt 6 porządku obrad już zostawimy po przerwie. Proponuję 20 minut przerwy, czyli spotykamy się punktualnie za 10:02. W przerwie jesteśmy w punkcie 6 porządku obrad. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021-2022. Panie i panowie radni otrzymali. Poproszę panią radną Ewę Kapustę, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny o opinię na temat tejże informacji.
Komisja zapoznała się ze stanem realizacji zadań oświatowych. Rozmawialiśmy wczoraj na ten temat. Powiem tak, tak jak co roku mówię, duży wkład rzeczywiście pracy szkół, dyrektorów, nauczycieli, za co im bardzo dziękujemy. No, chciałoby się, żeby jeden wynik z egzaminów był ciut lepszy i my mamy nadzieję, że taki będzie już w przyszłości. Także jesteśmy zadowoleni, przyjęliśmy pozytywnie całą informację. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos na temat tejże informacji? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła do wiadomości informację z zadań oświatowych roku szkolnym 2021-2022. Punkt 7a porządku obrad, projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. Jest to projekt oznaczony numerem 1362. Proszę tutaj panią radną Lucynę Jędryczka o przedstawienie opinii Komisji Programowej i Budżetu na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu. Zmiany w budżecie. Dochody. Dział 700. Rozdział 700.05. Przesunięcie 420 tysięcy złotych dochodów między paragrafami. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 756. Rozdział 756.18. Zwiększenie 84 181 zł i 47 groszy dochodów z tytułu wpływu opłaty za hurtowy obrót alkoholem. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 758, rozdział 758.01, zwiększenie o 77 130 zł dochodów z tytułu podziału rezerwy subwencji oświatowej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 853, rozdział 853.95, zmniejszenie o 45 000 zł dochodów z tytułu wpływu za sprzedaż węgla na rzecz mieszkańców. Zmniejszenie wynika z obniżki ceny węgla z 2000 do 1850 zł. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I wydatki. Dział 600, rozdział 600.04. Zwiększenie o 33 000 zł wydatków na komunikację miejską. Opinia pozytywna. Dział 600, rozdział 600. Przepraszam, dział 630, rozdział 630.01, zwiększenie o 150 zł planu wydatków na wynagrodzenia pracowników Bartoszyckiego Centrum Informacji, opinia pozytywna. I dział 710, rozdział 710.35, zwiększenie o 40 000 zł wydatków na utrzymanie cmentarzy komunalnych, komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 750, rozdział 750.23, w tym paragraf 40.10 i 40.70, zmniejszenie o 300 zł wydatków na wynagrodzenia i przeznaczenie ich zwiększenia na pracownicze kapitały, plany kapitałowe. I paragraf 40.20, 42.60, 43, zwiększenie o 21 000 zł planu wydatków z przeznaczeniem na funkcjonowanie bieżące Urzędu Miasta. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 754, rozdział 754.21, zwiększenie o 10 000 zł planu wydatków na przegląd i naprawę syren alarmowych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 757, rozdział 757.02 i 757.04, zmniejszenie o 10 000 zł wydatków przeznaczonych na zapłatę odsetek i 10 000 zł na poręczenia i gwarancje. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 801, rozdział 801.01 i 801.95. Przesunięcie wydatków między paragrafami. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Rozdział 851, dział 851, rozdział 851.54. Zwiększenie 84 181 zł 47 groszy wydatków na program przeciwdziałania alkoholizmowi. Środki pochodzą z wpłat za hurtowy obrót alkoholem. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 853, rozdział 853.95, zmniejszenie o 75 000 zł planu wydatków w związku ze zmniejszeniem ceny sprzedaży węgla, zwiększenie wydatków o 19 632 zł w związku z zapłatą podatku VAT do sprzedanego węgla oraz 10 368 zł jako koszty obsługi sprzedaży
węgla. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 900, w tym rozdział 901, zmniejszenie o 31 tysięcy planu wydatków przeznaczonych na opłaty związane z odprowadzeniem wód opadowych. Opinia pozytywna. I rozdział 917, przesunięcie o 40 tysięcy złotych w planie finansowym ZUK z robót na utrzymanie cmentarza. Opinia pozytywna. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Pierwszy pan radny Sarzyński, później pani radna Zabłocka. Pan skarbnik. O. Proszę, dobrze. O. Przepraszam, to nie ta uchwała. No właśnie, niewygasające. Proszę, panie Sarzyński. Ja mam pytanie. W dziale wydatki, dział 801, rozdział 801.01 i 801.95, przesunięcie wydatków między paragrafami. No, można byłoby tu wpisać od razu kwotę, tam 16 089, to raz. A druga sprawa, czego to dotyczy, bo przesunięcie, a już ktoś miał za dużo, ktoś już wyjaśnił. Nie. Chodzi o to, że na koniec roku jest przeliczany fundusz świadczeń socjalnych i po przeliczeniu okazało się, że na funduszu, szeroko mówiąc, oświaty brakuje tych środków, no więc musieliśmy znaleźć gdzieś te środki w pozostałych podziałkach i poszło to chyba bodajże z funduszu pracy. No musieliśmy dopełnić fundusz świadczeń socjalnych, po prostu i przesunęliśmy. Dziękuję. Proszę pani radna Elżbieta Zawłocka. Ja mam pytanie w paragrafie 750 na zakup usług pozostałych, zwiększamy o 10 tysięcy i na zakup materiałów i wyposażenia, bo już zwiększaliśmy w tym paragrafie kwotę. No i chciałabym się dowiedzieć, z czego to wynika. Najogólniej mogę powiedzieć, no wynika ze wzrostu tych cen cały czas. Ja starałem się, jak państwu już tam mówiłem kiedyś, że nadal będzie potrzeba, korekta będzie potrzebna, tak? Tam w poprzednich wnioskach pisałem. Starałem się nie wpisywać od razu kwoty, bo nie chciałem iść ani w tą stronę, ani w tą, bo bym wpisał raz i by było, bo później znowu bym musiał korygować. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o materiały, zakup usług pozostałych, dzisiaj, chociaż ja wcześniej o tym wiedziałem, ale dzisiaj dostaliśmy fakturę za zakup macierzy i jakiś jeszcze czegoś, słuchajcie, ponad 50 tysięcy złotych. To jest masakra. Kosztowało to do tej pory chyba 20 ileś. Sprawy informatyczne, tłumaczę dla mieszkańców, macierz. Jest to masakra. Chodziło o nasze serwery generalnie, żeby były bezpieczne i tak dalej. No, no, firmy sobie tak cenią, że to jest koszmar. Nie jest to, nie wynika to z jakiejś naszej rozrzutności. No po prostu na koniec roku tak się nieszczęśliwie składa, że wiele rzeczy nam się kończy i musimy zdecydować, czy bierzemy, czy nie wiem co, ale to musi być, bo to nie ma wyjścia. No właśnie, czy to wynika też z tego programu, który mieliśmy? No mieliśmy ciągłość programu 5 lat i kończą nam się to, bezpłatne, że tak różne... Nie. To dopiero efekt tego to będzie w 23 dopiero, bo się kończą bodajże tam chyba w połowie 23, jak się nie mylę, ten projekt. No i tam te koszty będą już obsługi wtedy, wypadną nam, no wpadną na nasze rnuszek. A czy mamy to przewidziane w budżecie? Tak. Mamy. Dobrze, dziękuję ślicznie. Dziękuję. Więcej pytań do projektu uchwały nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 3/62? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2022-2034. Projekt oznaczony numerem 4/62. Poproszę panią przewodniczącą o opinię na temat projektu. Proszę o wyciszenie rozmów. Komisja Programowa i Budżetu zaopiniowała pozytywnie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany te wynikają ze zmian w budżecie.
wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcie związane ze świadczeniem usług komunikacji miejskiej. Dziękuję. Opinia pozytywna. Dziękuję. Opinia pozytywna. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za projektem uchwały, proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wydatków niewygasających na 2022 rok. Projekt oznaczony numerem 5/62. Również poproszę Panią Przewodniczącą o opinię na temat projektu uchwały. A ja poproszę, żeby mnie Pan Skarbnik wsparł, bo tutaj naniósł autopoprawki i może całość tych wydatków niewygasających przeczytać. Najpierw moje, tak? No dobrze. Więc tak, wydatki majątkowe, dział 600, rozdział 600, 16, 1 000 000 złotych, przebudowa ulicy Andersa. Dział 710, rozdział 710, 35, 205 tysięcy złotych, budowa kolumbarium. To już nie czytam tej cyfrowej gminy. Dział 801, rozdział 801, 32, 170 tysięcy. Adaptacja pomieszczeń z szkoły podstawowej nr 7 pod szkołę muzyczną. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I wydatki bieżące. Dział 710, rozdział 710,04. 36 200, aktualizacja uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 14 700 oraz opracowanie i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 21 500. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I dział 853, rozdział 853-95, 66 093 zł. Projekt dostępny samorząd. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Proszę Panie Skarbniku. W międzyczasie, jak już wcześniej sygnalizowałem, wnosimy tutaj o wykreślenie zarówno z wydatków majątkowych, jak i bieżących projektu cyfrowa gmina na kwotę 620, łączną kwotę 629 739 zł, ponieważ no, nie doszło do zawarcia umowy o zamówienie publiczne i w związku z powyższym nie można tego wydatku umieścić w wykazie wydatków niewygasających. I drugi punkt, że dodaje się nowy wydatek niewygasający związany z przebudową placu Bohaterów Westerplatte na kwotę 1 069 226 zł. W budżecie roku 2022 roku mamy kwotę zaplanowaną na ten cel 1 150 000, wydatkowaliśmy 80 774 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytania są do projektu uchwały. Proszę bardzo, Pani Radna Machniewska. Ja mam taką prośbę, coś więcej na temat aktualizacji uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, bo na to przeznaczyliśmy 36 tysięcy. To coś więcej na temat tego kosztu. To robi nam firma zewnętrzna, my to robimy, firma zewnętrzna. Z wydziału, bo tak szczerze mówiąc do końca nie pamiętam co. A my nie możemy robić tego, nie mamy, no nie. Nie mamy fachowców od. Nie mamy. Nie, nie. Czyli to jak to wygląda? Nie podlega to przetargowi żadnemu, czy jednak jakiś konkurs jest. Ja nie pamiętam w jakim trybie, ale no w każdym, my mamy, każdy nasz zamówienie podlega jakiemuś trybowi. Dokładnie, tak? No. Dokładnie. I tak, teraz. Nie, tak, zgadza się, poniżej progu, ale mamy swój własny regulamin. Konkurs był jakiś ogłoszony, czy taką przyszła firma i my powiedzieliśmy, o, bierzemy. Nie jestem w stanie w tym momencie Pani odpowiedzieć, natomiast powiem w jaki sposób regulamin określa. Powyżej pewnej kwoty już w głowie nie mam, a poniżej kwoty przetargowej jest to zapytanie do kilku firm i wybiera się najlepszą ofertę. Dziękuję. Jeżeli jest to oczywiście kontynuacja umowy, bo w tej sytuacji będzie to kontynuacja umowy, ale mi się wydaje, że ta umowa jeszcze jest zawarta z tą firmą, no to ta sama firma, która w tym roku robiła, będzie kontynuować w następnym. Umowa jest 20
umowa na ile lat została zawarta? Też nie wiecie. W tym momencie nie odpowiem, przepraszam. To wiem, że jest, tam są różne przeszkody formalne. Protesty, odwołania, wiadomo, to się Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 5/62? Za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7d porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych gminy miejskiej Bartoszyce. Projekt oznaczony numerem 6/62. Poproszę panią radną Wypisarską, przewodniczącą Komisji Gospodarki Miejskiej, o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Gospodarki Miejskiej w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnej gminy miejskiej Bartoszyce, projekt 6/62. Zmiana proponowanej uchwały związana jest z rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody warmińsko-mazurskiego dotyczącej uchwały Rady Miasta z dnia 29 września 2022 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnej gminy miejskiej Bartoszyce. W uzasadnieniu czytamy, że zgodnie z przepisami prawa utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do zadań własnych gminy, a co za tym idzie, właściciel cmentarza ma szereg obowiązków związanych z prawidłowym zagospodarowaniem oraz utrzymaniem obiektów i urządzeń. Zadania te wymagają znacznego nakładu finansowego. Według wojewody osoba fizyczna, która nabywa prawo do grobu, nabywa również szereg uprawnień o charakterze trwałym, takich jak prawo do wniesienia nagrobka, jego przekształcenia i utrzymania, które stanowi element prawa do grobu. W związku z tym w uchwale proponuje się, aby zapisy stawek ustalić jako łączną opłatę za miejsce grzebalne i podnieść większość stawek. Obecni na posiedzeniu Komisji Radni po przeanalizowaniu proponowanych poprawek uznali, że wzrost cen na przykład za rezerwację miejsca pochówku na 20 lat w grobie pojedynczym i podwójnym z 675 zł brutto na 2160 zł brutto, wzrost o 1485 zł i innych stawek jest nie do zaakceptowania. Komisja uważa, że należy jeszcze raz wnikliwie przeanalizować stawki i zastanowić się nad innym rozwiązaniem niż obarczanie mieszkańców tak wysokim wzrostem opłat. Komisja stosunkiem głosów 1 za, 3 przeciw i 1 wstrzymującym się projekt uchwały opiniuje negatywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Pań i Panów Radnych chciałby zabrać głos? Proszę Pan Burmistrz, a później Pan Kierownik też prosił o głos, także bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ja bardzo lubię takie stwierdzenia, skądś znaleźć pieniądze na coś, no to ja nie wiem skąd. Tak naprawdę, jeżeli to dotyczy pochówku cmentarza, jeżeli to dotyczy obsługi też tego miejsca, dostępu do tego miejsca, odpadów, wszystkiego, energii, która tam się wydarza, remontów, płotów, wszystkiego, które gdzieś tam rzeczy wchodzą w zakres tego działania, utrzymania, czy związanego z zadrzewieniem, czy alejkami, które gdzieś tam są poprawiane, z dostępem do wody, z wodą, to wszystko jest w zakresie opłaty, która dziś jest skazana. One nie są podnoszone co 3-2 lata, 15 lat są podnoszone w sytuacji, w której wojewoda odmówił nam, zgodnie oczywiście z obowiązującymi przepisami, ustalenia dodatkowej stawki za obsługę, co Państwo dokładnie analizowali. Więc gdzieś tą kwotę musimy umieścić. Jest ona umieszczona w tych stawkach i dlatego one wyglądają dość wysoko, z tym, że są to często opłaty jednorazowe na ileś lat i to określone. Ja to mówię ze swojej praktyki i tutaj oczywiście nie chcę się spierać, bo Państwo mogą inaczej to odczuwać. Natomiast gdzieś to trzeba umieścić. Ja bym prosił ewentualnie osobę, która przygotowywała ten projekt lub kierownika z tego wydziału, aby może troszeczkę bardziej przedstawiła, wyjaśniła, na czym to polega i dlaczego tak to wygląda. Ja powiem wprost, do cmentarza co miesiąc dokładamy. Już Państwo widzieli, co jest napisane nawet przed chwilą w poprawce budżetowej, którą Państwo przed chwilą przyjmowali. Zaraz tu wrócę do tej uchwały budżetowej. Ile? 40 tysięcy z robót na utrzymanie cmentarzy ZUK. I to jest ostatni miesiąc czy półtora miesiąca. To są takie kwoty.
Patrząc tak naprawdę przesunięcia, które gdzieś tam są stosowane, to jest co miesiąc coś przesuwane, łącznie z obsługą odpadów. Jeżeli wojewoda nie pozwala, czy prawo nie pozwala wyszczególniać pewnych kwot, to te kwoty trzeba zawrzeć w opłatach jednorazowych, czy związanych z wykupieniem, przedłużeniem i tak dalej. Chciałoby się stworzyć te oddzielne działy, żeby to było jasne, przejrzyste. Ale prawo nie pozwala na przejrzystość, co jest dla mnie w tym momencie dziwne, ale tak jest. Gdzie była próba zrobienia przejrzystego, co państwo przyjęli na ostatniej sesji, przejrzystego regulaminu łącznie z tymi opłatami, wojewoda powiedział, że w ten sposób przejrzyście działać nie możemy. To tylko taka informacja z mojej strony. Ja się nie spieram o państwa decyzję oczywiście, natomiast informuję, jakie to są koszty. Natomiast chciałbym, żeby dopowiedziały osoby, które zajmowały się projektowaniem tego właśnie, tej właśnie uchwały. Dziękuję. Może pan sekretarz dwa słowa w międzyczasie? Szanowni państwo, wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, co było też dość w wolę w poprzedniej uchwale tego typu, że sytuacja się na cmentarzu zmienia i ten nasz cmentarz komunalny nie jest już w tej chwili stricte komunalnym, cmentarzem komunalnym miejskim, ale już chyba urasta do rangi cmentarza powiatowego albo i ogólnopolskiego, bo coraz więcej osób z terenu powiatu jest schowanych na terenie naszego cmentarza, zamiast w miejscach, gdzie wcześniej mieszkali, związane jest to z emigracją ludzi, dzieci i tak dalej, z miejscem pracy i każdy chce mieć swoją osobę blisko siebie i tu nie ma temu co się dziwić, ale musimy pamiętać, że przed nami stoją też wyzwania inne, powiększenie terenu cmentarza, infrastruktura, poprawa, miejsca na pochówki, zagospodarowanie dalszego terenu. I to musimy wziąć wszystko pod uwagę i generalnie małymi krokami pewne rzeczy też musimy finansować. Jeżeli nie będą podnoszone stawki, to też nie będzie pieniędzy na ścieżki, dróżki i takie inne, przynajmniej drobne rzeczy. I po prostu będziemy to musieli finansować. Zamiast zrobić chodnik gdzieś w mieście, będziemy musieli zrobić za te pieniądze chodnik po prostu. Nie jest to szantaż żaden, ale to już na cmentarz, no bo cmentarz no w tej chwili też się prosi o poszerzenie i to jest w tej chwili robione. Może na zwiększenie tego poszerzenia, bo już jeżeli ktoś był ostatnio na cmentarzu, to też już zaczyna brakować miejsca. Dziękuję. Proszę panie kierowniku. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, drodzy państwo, jak tutaj zostało powiedziane, nasze stawki za usługi cmentarne, tak mówiąc ogólnie, są podważone przez pana wojewodę co do uchwały z 29 września 2022 roku. Tam proponowaliśmy rozdzielenie tych różnych opłat na kilka różnego rodzaju opłat. Tutaj pan wojewoda nam to podważy, w związku z tym opracowaliśmy nową uchwałę, w której podaliśmy nowe stawki, które zawierają te elementy opłat, które pan wojewoda nam podważył, czyli za dochowanie do istniejącego grobu, za koszty eksploatacyjne, za powiedzmy koszt wynajęcia domu pogrzebowego, za usługę polegającą na wyrażeniu zgody na postawienie nagrobka, czy na wjazd choćby na cmentarz. W związku z tym te stawki proponowane przez nas, może ja je przeczytam, w jakiej one są tutaj wysokości, bo państwo może nie macie tej informacji, jak one się tutaj kształtują. Tak, ja przeczytam te, które były i które są w nowej proponowanej uchwale, tak? Miejsce na grób ziemny za trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6. Tak będę czytał po prostu, jak to jest zapisane literalnie. Kwota brutto 162 zł, proponujemy 216 zł. Miejsce na grób ziemny... Ja bym jeszcze prosiła o to, żeby informacja na końcu była, o ile jest wzrost. Dziękuję. No teraz tego nie przeliczę, drodzy państwo, wybaczcie, ale... Ja mam, mogę uzupełniać. Pozycja druga, miejsce na grób ziemny pojedynczy, 405 na 675 zł. Wzrost o 270 zł. Pozycja trzecia, grób ziemny podwójny z 675 na 1080 zł. Wzrost o 405 zł. Pozycja czwarta, grobowiec rodzinny, jednorzędowy, dwupoziomowy z 1782 na 2160 zł. Wzrost o 160 zł. Miejsce na grobowiec rodzinny dwurzędowy, 4 trumny, 3240 na 3564.
Wzrost o 324 zł. Miejsce na grobowo-wielournowy do 4 urn. 405 zł na 675 zł. 270 zł wzrostu. Nisza urnowa w kolumbarium. Tutaj się nie zmienia ta kwota, jest 3996 zł. Chciałam tylko zauważyć, że wielokrotnie komisja wnosiła o to, żeby nisza urnowa w kolumbarium nie była opłatą za 4 urny, ale żeby rozważyć też, wiem, że są miejsca 4-urnowe, ale żeby rozważyć to, żeby, skoro jeszcze nie skończyliśmy tego kolumbarium, żeby były też mniejsze, pojedyncze nisze albo, nie wiem, dwuurnowe czy w jakimś innym stopniu. Dziękuję. Rezerwacja miejsca do pochówku na 20 lat z 405 zł na 1080 zł. Grób pojedynczy. Rezerwacja miejsca do pochówku na 20 lat grób podwójny z 675 zł na 2160. 1485 zł. Wznowienie opłat za rezerwację miejsca w grobie pojedynczym na kolejne 20 lat z 405 zł na 1080. 675 zł wzrostu. Wznowienie opłat za rezerwację miejsca w grobie podwójnym na kolejne 20 lat, 675 na 2160. Wzrost o 1485. Wznowienie opłat za grób dziecka do lat 6 na kolejne 20 lat ze 108 do 162 zł. 54 zł wzrostu. Wznowienie opłat za grób pojedynczy na kolejne 20 lat z 324 na 540. 270 zł więcej. Grób podwójny na kolejne 20 lat z 540 na 783 zł. 243 zł więcej. To są te wszystkie podwyżki. Drodzy Państwo, odniosę się może do, co do niektórych tych opłat w tych niektórych pozycjach, na przykład pozycje dotyczące rezerwacji miejsc na cmentarzu. One są dosyć drastycznie proponowane do podniesienia z uwagi na to, że tych miejsc jest coraz więcej wykupywanych na naszym terenie. A naszą przede wszystkim zadaniem i naszym tutaj oczekiwaniem ze strony mieszkańców jest to, żebyśmy zapewnili mieszkańcom na bieżąco, na pod te potrzeby, mówiąc brzydko, no przepraszam za takie określenie, ale pochówku tutaj na naszym cmentarzu, żeby ludzie mieli możliwość i nie czekali, nie daj Boże, z takim pochówkiem na jakiś tam czas, że dopóki się nie objawi jakiś grób. My musimy mieć to zapewnione na 1000%, tak? To jest, powiem tak cyfrowo, w 2021 roku takich rezerwacji było 68 za cały rok. W 2022 roku było 80 już. Czyli ta tendencja jest jak gdyby wzrastająca. W związku z tym, żeby troszeczkę przyhamować te rezerwacje, wprowadziliśmy taką opłatę. Nie dlatego, żeby komuś zrobić jakąś, nie wiem, jakąś krzywdę z tego powodu, ale te osoby, które mają konieczność pochówku, mają ten wzrost tej stawki, jest w sumie, powiedzmy sobie uczciwie, no taki. Uważamy, że do przyjęcia, dlatego w takiej wysokości go proponujemy. Dla przykładu powiem tylko jeszcze, że na przykład w Lidzbarku proponuje się, czy już są przyjęte takie stawki. Miejsce do pochówku dla dziecka do lat 6, 500 zł. Miejsce podstawowe na grób ziemny jednopoziomowy 960 zł. Miejsce na grób ziemny podwójny 1920 zł. To są okoliczne miejscowości, które takie mniej więcej stawki, no troszeczkę wyższe niż nasze, proponują do takiego działania. Jest to rozstrzygnięcie wojewody, musimy się do tego odnieść, proponujemy, drodzy Państwo, zgodnie z procedurą, która obowiązuje u nas, zgodnie z regulaminami organizacyjnymi, dlatego też przedkładamy dzisiaj taką uchwałę w takiej formule. Dobrze. I jeszcze do Pana Kierownika, rozumiem, tak? Pytania. Skorzystamy nie, z obecności. Ja chciałabym się, tak, w sumie w zasadzie nie wiem, czy to jest pytanie, ale dlatego też, bo ja bardzo wnikliwie zastanawiałam się, jakie zdanie sformułować i wypracowaliśmy to zdanie bardzo długo z komisją i uznaliśmy, że należy jeszcze raz wnikliwie przeanalizować stawki, zastanowić się nad innym rozwiązaniem niż obarczanie mieszkańców tak wysokim wzrostem opłat. Obarczanie mieszkańców, bo proszę Państwa, to, że podnosimy te stawki, że wojewoda nam uchylił, to jest jedno, ale nie może to być kosztem mieszkańców, że nie możemy sobie poradzić z napływem, nie wiem, to tak, nie wiem, jak to ładnie powiedzieć, innych osób, które chcą leżeć na naszym cmentarzem, obarczyć naszych mieszkańców wzrostem kosztów za to, że mogą sobie utrzymać. Regulamin nie przewiduje też zniżek dla mieszkańców, o ile dobrze pamiętam. Nie wiem nawet, czy takowe mogą zostać wprowadzone i wydaje mi się, że kiedyś nam uchylił wojewoda takie rozwiązanie, ale no
A tak jak wojewoda wskazał, jest to naszym obowiązkiem, jest tak jak odśnieżanie dróg w mieście, tak naszym obowiązkiem jest zapewnienie ludziom miejsca na cmentarzu. Nie chcę tutaj prośba komisji była taka, żebyśmy o tym jeszcze raz podyskutowali. Nie wiem, może znaleźli inne rozwiązanie, bo jak się okazuje, i tutaj tu rzeczywiście pan obecny na komisji, pan Pisarek, wskazał, że za sam wywóz nieczystości stałych z cmentarza w miesiącu październiku była to suma 80 tysięcy złotych już po tym, jak Zakład Usług Komunalnych te śmieci posegregował, czyli można powiedzieć, że spowodował, że była niższa stawka, ale no, nie wiem jakie działania, bo to też nie komisja od tego jest, ale należy podjąć takie działania, które spowodowałyby zmniejszenie niestety no, pewnych rzeczy, jak na przykład wywóz nieczystości stałych, bo jak tu pan sekretarz powiedział, kosztem chodników, no panie sekretarzu, ale akurat alejki to zrobi nam Zakład Usług Komunalnych, jak wiele rzeczy w mieście. Dziękuję. Pan Bołnierz, proszę. Zmniejszenie stawek dla osób korzystających czy wykupujących groby, czy na bieżąco chowających na naszym cmentarzu, i dotyczy to wszystkich osób, mieszkańców Bartoszyc, poza Bartoszyc, jak to dzisiaj powiedziane było, z całej Polski, zmniejszenie tych stawek powoduje obciążenie właśnie mieszkańców Bartoszyc w podatków, które wpływają i które musimy później uzupełnić te kwoty z budżetu. W sytuacji zwiększenia tych kwot oczywiście wpływa to na poszczególnych mieszkańców, którzy wykupią sobie grób, raz na 20 lat zapłacą 2000 zł czy ileś. Kwota moim zdaniem raz na 20 lat nie jest przerażająca, raz na 20 lat. Czy w danym momencie mają no, z wiadomych względów obowiązek pochowania kogoś bliskiego. I to wtedy dotyczy poszczególnych osób i nie tylko mieszkańców. W sytuacji, kiedy zostawiamy stawki, jakie zostawiamy, nie podnosząc ich, obciążamy wszystkich mieszkańców, również za tych, którzy z zewnątrz płacą niższą stawkę. Jest to tak logiczne, że bardziej się nie da tego przetłumaczyć i mówię, jak to wygląda i dlaczego te stawki były zastosowane. Ale ja powtarzam, jest to państwa wola. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan przewodniczący. My jeszcze dziękuję, panie kierowniku. Panie przewodniczący, szanowna rado, panie burmistrzu. My żeśmy naprawdę długo dyskutowali na ten temat i tu nie chodzi o to, żebyśmy teraz dali kopię, bo możemy właśnie porozmawiać o różnych innych sposobach, żeby coś to, nie będę głośno mówił, bo sam pan burmistrz niedawno zasugerował, że chowani są ludzie praktycznie z całego województwa i tam z kraju, tak? Niedawno taki wydźwięk poszedł. Więc no, dlatego ja mówię, takie sprawy powinniśmy cicho posiedzieć, a my dostaliśmy materiały przed samymi świętami i wczoraj mieliśmy posiedzenie. I wy tego. A ja powiem panu tak, że na przykład, dlaczego? Bo jak weźmiemy teraz tą rozpiskę całą, bo teraz nawet rezerwacja miejsca do pochówku do 20 lat na grób pojedynczy, to jest 80, po 20 następnych latach, jeżeli ktoś nie wykorzysta, na następne tyle. W tej opłacie jest umieszczone, tak jak mówimy, jest opłata za postawienie pomnika, tak? I opłata eksploatacyjna tak zwana. No. I tak samo jest przy grobie podwójnym. Płacimy 2160 zł. Dlaczego płacimy to? Przecież można było pogadać na przykład i zdjąć na przykład tą jedną stawkę na przykład za pomnik i jedną stawkę eksploatacyjną i tutaj przy rezerwacji tylko oczywiście obniżyć. Ale to trzeba usiąść, posiedzieć sobie, a my no, dlatego złożyliśmy taki wniosek, żeby po prostu usiąść jeszcze jeden dzień, nawet można potem to w ramach sesji nadzwyczajnej i to przerobić. My jesteśmy w stanie w każdy dzień przyjść i tylko tyle, usiąść, godzinkę czasu, ale porządnie przedyskutować, zobaczyć jeszcze raz tą, przejrzeć tą, bo przecież pan burmistrz też miał inne jeszcze możliwości, bo mógł na przykład zaskarżyć, tak, ale to też tam chyba nie za bardzo nic dawało, więc poszliśmy tą drogą tu, ale tu, żeby po prostu jakoś to, można usiąść i przynajmniej trochę, nie, przedyskutować i w pewnych miejscach, bo wszędzie się nie da rady, bo wiadomo, nie,
ale w pewnych miejscach można jeszcze coś tutaj... Panie Przewodniczący, mogę jedno zdanie? Proszę, Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, ja nie widzę powodu, jeżeli jest chęć jeszcze porozmawiania i wypracowania tych stawek, aby do tego usiąść. Czyli jeżeli nie będzie takiej, jeżeli będzie taka wola Rady, to ja mogę ze swojej strony wycofać ten projekt uchwały. Jeżeli Państwo się z tym zgodzą przez aklamację i nikt nie będzie przeciwny, to ja mogę wycofać ten projekt uchwały, bo ja mówię wprost, jeżeli jest potrzeba dyskusji, bo mówię, tu ciężko będzie stworzyć, od razu powiem, już jak na wstępie mówiliśmy, ciężko będzie stworzyć jakąś dodatkową pozycję. Czyli możemy rozmawiać o pewnych stawkach, nie o pozycjach, bo pozycje już jakby są zachowane już zgodnie z normami prawa, których no nie możemy wkroczyć, rozszerzyć. Już dowiedzieliśmy się, że mimo szczerych chęci nie można, tak? No i już, no wojewoda zaskarżył i, przepraszam, uchylił i nie ma co wojować, bo te wojowanie nic nie da, tak naprawdę będziemy dalej jakby dokładać do obsługi tego cmentarza przez wszystkich mieszkańców, a tutaj fizycznie tak naprawdę powinno to dotyczyć no niestety tych, którzy korzystają z cmentarza, tak najprościej mówiąc. Więc drodzy Państwo, ja, jeżeli jest taka możliwość, wiem, że powinien to zgłosić na początku, ale to Państwo mogą też zaakceptować tego typu sytuacje w trakcie sesji. Ja zgłaszam od siebie wniosek, że wycofuję ten projekt, no Państwo muszą oczywiście to zatwierdzić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W tym temacie chyba dalsza dyskusja jest bezsporna. Wydaje mi się, że ja po prostu zapytam Państwa, czy ktoś z Państwa jest przeciw... Musimy przegłosować, bo nie można przegłosować, że nie przejdzie. I to jest porządek obrad. Czyli jest wniosek o to, żebyśmy przegłosowali go jako zdjęcie z porządku obrad. Porządek obrad, słuchajcie Państwo, porządek obrad z mojej wiedzy w każdej chwili można zmieniać. Nie to, że raz zatwierdziliśmy porządek obrad i to jest tablica z 10 przekazaniami. Zgłoś jako wniosek formalny, ty możesz jako rady, ja może nie mogę. Dobrze, wobec tego, proszę Państwa, ja zgłaszam. Ja proponowałam, żeby zdjąć ten porządek z porządku obrad na komisji i w tym momencie nie było zgody, więc... Dobrze, dobrze. Jest gospodarz... Dobrze, dobrze, już jesteśmy, my jesteśmy gospodarzami teraz tego projektu uchwały. Nie pytam tutaj pani mecenas, ale kiwa głową, że tak. Także proszę Państwa, proponuję, żebyśmy wycofali ten projekt z porządku obrad i... Ten oddalenie go i przepracowanie na nowo, bo taka intencja przecież jest w sumie, tak? I możemy to, jest możliwość przegłosowania tego elektronicznie, tak? Kto z Państwa jest za moim wnioskiem o... Ja bym prosiła jeszcze o wyjaśnienie pani mecenas. Ale że co? Czy można, czy nie można, jakie konsekwencje? No bo to konsekwencji trochę... żadnych. Pani mecenas, można? Porządek można zmienić w każdym czasie, tak jak mówił pan przewodniczący. Oczywiście. Z tym, że on musi być przegłosowany tak, wtedy tą większością. Tak jest, większością kwalifikowaną, tak. 11. No to konsekwencji tu nie ma. Dobrze, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za zdjęciem z porządku obrad projektu uchwały oznaczonego numerem 6/62? Proszę o głosowanie teraz. Nie ma Zbyszka. 15 za, jedna osoba przeciw, jedna się wstrzymująca. U nas wielkość bezwzględna jest 11, także projekt uchwały został wycofany z porządku obrad do przepracowania. Punkt 7f porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bartoszyce otrzymali wszyscy radni. Projekt ten jest oznaczony numerem 8/62, przepraszam. Poproszę panią Wypisarską, przewodniczącą. Przepraszam, tu omyłka. Dobrze, jesteśmy w punkcie 7e porządku obrad. Tak jest, projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Rady Miasta z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru granic i aglomeracji Bartoszyce, miasta Bartoszyce. Projekt jest oznaczony numerem 7/62. Poproszę panią Ewę o opinię na temat projektu uchwały. Komisja projektu uchwały jednogłośnie opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały?
Nie widzę, nie słyszę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za projektem uchwały? Przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7f porządku obrad. Teraz jesteśmy. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numer 8/62. Poproszę panią o opinię na temat projektu uchwały. Zdaje mi się, że skoro zdjęliśmy jedną uchwałę, to chyba teraz ta numeracja powinna być inna, co? No dla porządku tak. To jest prawda. I wobec tego uzupełnię tylko swoją, jeśli wrócimy do momentu, kiedy wycofaliśmy, że numeracja zmieniona zostaje w porządku obrad odpowiednio. Proszę pani Ewo. Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje przyjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie miasta Bartoszyce, projekt 7/62. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów jest za przyjęciem projektu uchwały, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Elżbieta Zabłocka głosuje? A nie widzę. Projekt uchwały został podjęty jednogłośnie. Punkt 7g porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt oznaczony numerem 9/62. Poproszę panią Ewę Kapustą, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny, o opinię na temat projektu uchwały. W związku z tym, że prowadzenie schroniska dla bezdomnych od 1 stycznia przechodzi i w ogóle schronisko przechodzi w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dokonano zmian w statucie i komisja zaopiniowała pozytywnie w 100%. Dziękuję bardzo. Kto z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Proszę o głosowanie teraz. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 9/62? Proszę o głosowanie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7h porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. Jest to projekt oznaczony numerem 10/62. Proszę panią Ewę Kapustę również o opinię na temat projektu uchwały. Czyli projekt 9/62 programu współpracy na rok 2023 komisja również zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych za przyjęciem projektu uchwały, proszę o głosowanie teraz. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7i porządku obrad. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycieli. Projekt oznaczony numerem 11/62. Poproszę tutaj panią również o opinię na temat projektu uchwały. Tutaj komisja, żeśmy mocno dyskutowali na temat tej uchwały. Ja jestem jak najbardziej za, tylko mam teraz pytanie, bo pani Ela była tutaj wnioskodawczynią tej uchwały, inicjatorem, przepraszam, tutaj, także zastanawia nas źródło pokrycia wydatków, będą budżety przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych jednostkach. Jak to mamy rozumieć? Każdy, jako dyrektor pani powinna wiedzieć, pani Ewo, że każdy budżet jest płynny, a więc my tak naprawdę dając budżety na wynagrodzenia w szkołach i tak nie wiemy, czy zaoszczędzone będą pieniądze, czy też będzie trzeba dołożyć, czy też nie wiadomo, jak to do końca roku się będzie kształtowało. I z panem skarbnikiem uzgodniliśmy, że po prostu nie będziemy tego wydawali jako osobną pozycję, tylko z budżetów danych jednostek.
A więc i tak nie wiadomo, jak to będzie się przedstawiało do końca roku 2023, bo jeszcze nie wiadomo, jak będzie z podwyżkami, nie wiadomo, jak będzie z innymi rzeczami. Także. To tak, czyli opinia jest pozytywna na ten projekt uchwały. Nie, jeszcze mam pytanie jedno, panie Elu. Czy ten projekt uchwały był uzgadniany ze związkami zawodowymi? Bo nigdzie nie znalazłam w materiałach tutaj, że jakąś informację. Nie, nie był uzgadniany. Ale uważam, że podwyżki, związki zawodowe i tak byłyby za. No tylko, że w tym momencie wojewoda tą uchwałę uchyli, jak nie będzie opinii związków zawodowych. No tak to nie do końca chyba, bo gdyby uchwała... Dlatego, żeśmy na poprzednich sesjach musieli przełożyć tą jedną uchwałę, która dotyczyła tych naszych mentorów, bo nie było jeszcze uzgodnienia związków zawodowych. Czekaliśmy, aż będzie uzgodnienie związków zawodowych. Tu w tym momencie nie mamy uzgodnienia związków zawodowych. Ale myślę, że uchwała, jeżeli będzie podjęta, można spokojnie ze związkami na ten temat porozmawiać i do wojewody puścić z opinią związków zawodowych, także nie ma żadnej... No ja nie wiem, czy tak można. Akurat na Posłuchajcie państwo, wydaje mi się, że to jest taka trochę dyskusja akademicka. Jeśli się okaże, że wojewoda uchyli na skutek braku wymogu formalnego, jakim jest konsultacja ze związkami zawodowymi, to taka konsultacja się przeprowadzi i wrócimy raz jeszcze do tego. Także tutaj nie przesądzajmy sprawy. 3 głosy były za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. Dziękuję, czyli jest opinia za. Tak. Pozytywna. Pan radny Darski, proszę. Jak ten temat u nas został postawiony na komisji, to ja się staram zainteresować, jak to jest w innych gminach, jak to jest w innych samorządach. Na przykład w samorządzie powiatowym to jest tak, że te kwoty są, dodatki funkcyjne są ustalone kwotowo. I są różnie ustawione w zależności od wielkości i zadań szkół. A my tutaj, ta uchwała, którą tu pani Ela proponuje zmienić, to jest z któregoś tam roku, już nie pamiętam z którego. Dawno nie było oczywiście te stawki zmieniane, czy nie podobnie jak poprzednio, żeby... Czy nie można było na ten temat jeszcze porozmawiać, tak powiem, żeby tu ustalić te dodatki w zależności od wielkości szkoły, bo mamy różne szkoły przecież z różną ilością uczniów i tak dalej i z różnymi budynkami administracyjnymi szkół. Ta ma hale, ta nie ma hali i tak dalej, także różnie to jest i żeby było sprawiedliwie, żeby było podobnie jak gdzieś tam w innych samorządach, po prostu omówić, żeby nikt tego nie kontestował później. Jasne. Sprawiedliwie, ale omówić jeszcze raz. Autor projektu uchwały, proszę, słuchamy. Ja myślę, że tutaj mamy widełki, które dają od 60 do 80%. I tutaj w gestii pana burmistrza jest oczywiście również ocena tego, czy dana szkoła ma więcej oddziałów, czy też mniej oddziałów, czy ma więcej budynków, czy ma mniej budynków, a więc daje to naprawdę możliwość. Natomiast ustalenie takiej sztywnej kwoty będzie powodowało to, że za rok czy za dwa znowu nauczyciele dogonią dyrektorów. Tak jak jest w tej chwili, że nauczyciele zarabiają więcej niż dyrektorzy w wielu placówkach, tak samo czy w przedszkolach, czy też w szkołach. Natomiast jeżeli ustawimy, teraz jeżeli mamy kwotowo, znaczy procentowo, no to wraz ze wzrostem stawek nauczycielskich będzie rosła również stawka dodatku dyrektorskiego. Jeżeli my ustawimy to na stawkę na przykład 1500 zł, to za rok może się okazać, że te 1500 zł to już wzrosły tak naprawdę płace nauczyciela, a więc godziny nadliczbowe znowu przewyższą. Jasne, mamy tutaj widełki od do i jest możliwych. Proszę, Adrian, później pan Tadeusz Ozarewicz, proszę. Tutaj bym się przychylał jednak, że nie można traktować związków zawodowych uzgodnień ze związkami post factum. Przewodniczący mojej komisji, że jednak no, należałoby chyba ze związkami zawodowymi uzgodnić. To nie jest tak, że wojewoda nam odrzuci, wrócimy i będzie okej. Okay. No, uporządkujmy te tematy. Ze związkami trzeba to uzgodnić. Kropka. Pan radny Ozarewicz, proszę. Ja uważam, że w tej sprawie powinni się wypowiedzieć związki zawodowe i wtedy będziemy my mieli jakoś po prostu taki obraz, że i związki zawodowe są też wspólnie i dążą do tego samego celu. Skoro my mamy
to robić, wychodzimy przez szereg, a wojewoda zobaczy i to przejdzie, nam odrzuci, to wychodzimy troszeczkę z głową opuszczoną. Także pokażmy swoją twarz i przedstawmy wojewodzie wszystkie dokumenty, skoro chcemy przykładowo coś uzyskać. O ile nie mamy tego, to proponowałbym, żeby wnioskodawczyni wycofała ten wniosek. Dziękuję. Proszę bardzo, panie sekretarzu. Szanowni Państwo, panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna rado. Tutaj zabiorę głos troszeczkę może w innej roli, gdyż też jestem radnym powiatowym. Ta sytuacja podwyżek wynagrodzenia dyrektorów też jest aktualnie, że tak powiem, delikatnie na tapecie w powiecie, żeby ujednolicić zarobki dyrektorów mniej więcej, żeby nie było dużych widełek między szkołą średnią a szkołą podstawową w powiecie. To temat jest gorący, że tak powiem, żeby nie zaognieć w środowisku dyrektorskim, nauczycielskim pewne rzeczy. W powiecie są inne stawki, są kwoty, ale to są kwoty, które z tego co się dowiedziałem, to nie są kwoty zaakceptowane przez związki zawodowe. Właśnie ze względu na to, żeby nie robić dużych różnic pomiędzy dyrektorami szkół na terenie jednego powiatu bartoszyckiego. Także tutaj w mojej indywidualnej ocenie kwoty są bardzo rozsądnie zaproponowane i będziemy dyskutowali na tym w powiecie. W podobnych procentach będziemy się po prostu poruszali. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie ma więcej chyba już pytań na temat projektu. Przystępuję do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, przeciw lub się wstrzymuje, proszę o głosowanie teraz. Lucyna. Przy dwóch głosach wstrzymujących się, 15 za, 2 wstrzymujące się, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Jesteśmy w punkcie 8b porządku obrad. W okresie międzysesyjnym interpelację zgłosiła pani radna Elżbieta Zabłocka w sprawie specyfikacji na przebudowę stadionu miejskiego. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Przechodzimy do punktu 9. To jest do spraw różnych. Informuję Państwa, iż w okresie od ostatniej sesji do Rady Miasta wpłynęła informacja o podmiotach wyznaczonych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy. I tyle z mojej strony, jeśli chodzi o sprawy różne. Do głosu zgłasza się pani Ewa Kapusto. Bardzo proszę. Przed chwilą podjęliśmy bardzo dobrą uchwałę dla dyrektorów. Ja tutaj się zwracam do pana burmistrza z prośbą o to, bo musimy się pochylić nad innymi jeszcze regulaminami typu regulamin dodatków motywacyjnych, który nie był od wielu, wielu lat w Bartoszycach zmieniany. Regulamin również tak samo nagród, o którym też żeśmy mówili na którejś z poprzednich sesji, że to są rzeczy, na które też powinniśmy znaleźć pieniądze w budżecie i nad tym się pochylić. I myślę, że radni też się do tego przychylą, jeśli będziemy szukali po prostu rozwiązania, żebyśmy tę, jak to się mówi, bramkę taką mieli otwartą, wyrównania trochę, żebyśmy tylko myśleli też o wszystkich nauczycielach, a nie tylko o jednej grupie. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa chciałby? Proszę bardzo, pani radna Ewa Elżbieta Zabłocka. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, ja mam uwagę od mieszkańca Bartoszyc, który stwierdził, no i ja rzeczywiście chyba przyznaję mu rację, że na naszym kwadracie, na miejscach parkingowych nie ma postawionych tabliczek, w jaki sposób samochody powinny parkować. Tam, gdzie mamy parkowanie do 20 minut, panie burmistrzu. Tam, gdzie jest... Ale jest możliwość parkowania do 20 minut i zdaniem mieszkańców tam powinna być tabliczka, w jaki sposób te samochody powinny być ustawiane. Z tego względu, że tak jak mi pan powiedział, ja mogę postawić na środku placu i nikt nie ma prawa mi nic zrobić. No i tak dlatego zgłaszam to i myślę, że może to jest zasadne, żeby tam nieduże tabliczki były w jaki sposób, czy ukosem, czy wzdłuż, czy jak. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna rado. Ten temat był rozważany przy oznakowaniu
przy ustawieniu oznakowania znaków zakaz zatrzymywania się do 20 minut nie opisuje się tabliczkami, to nie będzie wiążące. Rozmawialiśmy też o tym, żeby włożyć, postawić te tabliczki, jednakże one nie będą obowiązywały, bo one są przypisane do znaku parking. A tam parkingu nie ma, jest tylko obowiązuje, nie obowiązuje zakaz zatrzymywania, nie obowiązuje zakaz zatrzymywania do 20 minut. Na samym początku to już tam damy na to 20 minut, tak? 20 minut, nie są to wyznaczone miejsca parkingowe generalnie. A dla takiego pana, który to mówi, to chciałbym zaproponować, żeby zapoznał się z planem zagospodarowania przestrzennego i tam jest wydzielony pas drogowy i jest wydzielony, są tereny inne. Na terenach innych nie jeździ się samochodem, tylko się jeździ po wydzielonym pasie drogowym, bo plac, centrum placu, z fontanną i tak dalej, to jest teren inny w planie zagospodarowania przestrzennego i tam się nie jeździ samochodem, bo proszę, będzie to wnioskował oczywiście mandatami karnymi od strony Straży Miejskiej Policji. Jest wydzielony pas drogowy, jest wszystko w porządku. Jeżeli by była taka sugestia, że mimo wszystko nie będzie to za bardzo obowiązywało, ale jako sugerowanie, że proponujemy takie parkowanie, pochylmy się nad tym tematem, żeby po prostu w jaki sposób to zrobić, czy po skosie, czy tak, żeby było jak najwięcej miejsc parkingowych, miejsc do zatrzymania po prostu tam było. Miejsc postojowych, żeby tam jak najwięcej było. Na tym się tematem możemy pochylić. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Proszę bardzo, pan Karol Gabrzyński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Panie Burmistrzu mówił o wymianie komputerów na komputery typu All-in-One, ponieważ będą generowały niższe zużycie energii. Jest to jak najbardziej słuszne, poza tym one szybciej działają, są sprawniejsze. No, to nie ma co uzasadniać, są nowocześniejsze. Chciałbym się zapytać, czy jest stosowana też obecnie możliwość taka oszczędzania energii przez komputery, przez tryb hibernacji, że przy pracy komputerów biurowych można w systemie wygenerować taką funkcjonalność komputera, żeby po prostu przechodził w hibernację przy braku aktywności użytkownika, na przykład, nie wiem, po 5 minutach i to, co jest zapisane, nic nie znika, wszystko jest, a po prostu później jeszcze raz włączamy go i to generuje oszczędności, to jest już stosowane, generuje to oszczędności w zużyciu energii i nie generuje to w żaden sposób, że tak powiem, utraty danych, utraty pracy, utrudniania pracy. Fakt, że trzeba się zalogować, jeżeli ktoś odejdzie na chwilę, nie wiem, to na 3, na 5 minut od komputera, ale to naprawdę generuje duże oszczędności w energii, w zużyciu, ponieważ no, komputery pracują stale. I myślę, że to byłoby rozwiązanie jak najbardziej rozsądne. No chyba, że jest stosowane, to nie wiem, dlatego pytam. Proszę, panie prezesie. Odpowiem bardzo krótko. Jest stosowane, ale nie przy 5 minutach. Powiem wprost, w sytuacji podejścia do komputera po 5 minutach i odhibernowaniu, które trwa minutę, jest to strata też czasu. Proszę mieć świadomość, że też to jest czas potrzebny, który jest istotny. Hibernacja, że tak powiem, fajnie się wchodzi w hibernację, bo to jest moment, ale wychodzi w hibernacji zależnie od prac zaawansowanych, czy ewentualnie otwartych programów, więc to trochę trwa. Więc jest to ustawione, ale nie na 5 minut, na trochę dłuższy czas. Tak, czy jeszcze są jakieś w sprawach różnych? Proszę bardzo, radny Puszko. Znaczy jeszcze z tą fontanną mam pytanie, czy istniałaby taka fizyczna możliwość, bo jeszcze inwestycja nie została ukończona, żeby to przenieść, jeżeli już pan tak chce ją wybudować, na skarpę, tam aż bliżej serca, wtedy ona byłaby widoczna. Mieszkańcy, którzy spacerowaliby właśnie wzdłuż Łyny, widzieliby to fontannę. Poza tym byłoby bezpieczniej też dla dzieci i dla osób odpoczywających, no byłoby ciszej. A w tym miejscu, gdzie znajduje się fontanna, bo jeszcze inwestycja nie jest ukończona, wybudować parking. No. I wprowadzić znak zakaz postoju właśnie przy chodniku znajdującym się obok kościoła na działkach. Wtedy miałby to sens, bo w tym momencie, no ja tutaj, no, tak jak większość mieszkańców, no jest to po prostu no, nieprzemyślane. A jeszcze nie jest zakończona inwestycja, także ja uważam, że jeszcze można to naprawić, te błędy i wtedy wycofać się, bo wtedy z korzyścią dla mieszkańców.
To znaczy pan większość mieszkańców ma, która jest przeciw. To znaczy, z którymi rozmawiałem, no większość jest po prostu przeciwna budowie fontanny w tym miejscu. Rozmawiamy z innymi mieszkańcami, ja z dużą częścią rozmawiałem i większość tych, z którymi rozmawiałem, była za. Więc też, to też proszę mi świadomość. Ale to by ładnie wyglądało nawet. Bezpiecznie by było. Ale uważam, że będzie to bardzo ładnie wyglądać. Ale powiem tak, prace są na tyle zaangażowane i prace ziemne, które pan widzi wykonane łącznie z sieciami, ze wszystkim, że jest to w tym momencie absurdalne, aby kopać gdziekolwiek indziej. Z drugiej strony ja z pełną świadomością mówiłem, co jest w założeniach projektowych na dalszym terenie, ale nie będę tego w tym momencie rozszerzał. Dobrze, a parking dla parafian na działkach? Ja dla parafian parkingów nie robię, ja dla mieszkańców mogę zrobić. No to dla mieszkańców. Więc to jest ta różnica, bo dla parafian robi parafia. Mieszkańców ulicy Szymanowskiego, bo tam jest problem właśnie z parkingiem. Chwilę. Ja dla mieszkańców ulicy Szymanowskiego bloków spółdzielczych też nie będę robił parkingu. Dla mieszkańców Bartoszyc będę. Proszę nie wymieniać ulicami, bo to jest absurdalne. Parkingi są publiczne. Jeżeli powstają parkingi, są to parkingi publiczne na terenie miasta i nie oznaczam, że to są dla mieszkańców Szymanowskiego, Warszawskiej czy jakiejkolwiek innej ulicy. To dla mieszkańców z całej Polski. Bo też przyjeżdżają z całego świata nawet. Tak, całego świata. To jeżeli pan pyta, czy tam jest planowany parking, tak, też. Będzie, tak, wybudowany? Tak, planowany. Czy będzie wybudowany? Widzimy, jaka jest sytuacja. Teraz pytanie, czy znajdę chętnych do budowania i sfinansowania tego? Prawdopodobnie tak. Dziękuję. No dobrze, dziękuję. Dobrze, już mamy parkingi na całego świata. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli nie, Wysoka Rado, nim zamknę obrady dzisiejszej sesji, proszę przyjąć życzenia noworoczne. Spokojnego, szczęśliwego, dobrze prosperującego nowego roku 2023 roku dla wszystkich tu obecnych i dla mieszkańców naszego miasta. Wszystkiego dobrego. Przyłącza się pan burmistrz. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 62 sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję państwu za obecność.